Dobra, puszczę tego, co widz wysłał, co widz powiedział. Kingdom Come. Nie znam. Znaczy kojarzę tą grę, ale nie grałem. Live. Diablo 3, chłopie, nie tykę nic związane z tą grą. Tu multishot miałem odłożyć na potem, to zostawię tu. Albo dam tutaj. To się nie zgubi. Będę wrzucał wszystko, co jest, żeby szybciej poszło. I to zostawię. To krokodylom miałem dać. Bootlegs poużyję zaraz. Tamtych itemów nie da się już odzyskać? Nie da się, nie da się. Jest lipa, ale już w sumie chyba rozrobiliśmy, nie? Bo łuk już mamy prawie taki sam, teraz tylko trzeba założyć achievementy na niego. A miecz i tak zmieniłem, gram innym teraz. A, i to na kill off mam dać. Co to robi tutaj? Jabłka sobie zostawię. Chyba tak zrobimy, co? Co? Winko. To level i łuk. Zobaczymy, ile będzie potrzebnych. Ja miałem tylko chyba 4 achievementy. Enchanty na tamtym. To nie będzie aż tyle potrzebne, żeby nadrobić. Ale chyba w ogóle w łuk tak fulla pójdziemy. Gdzie ja ten łuk odłożyłem? Nie, tu jest. Nie, to jest inny. Rapid fire. A rapid fire jaki był max? A to jest max. To zdejmę to. To mamy już rapid fire. I mamy advanced power. Range chyba też gdzieś. A range mam w tym przecież. Żeby zaklnąć. To mogę to zrobić. Tylko w sumie spoko by było. Spoko by było zrobić kilka książek XP tomów, żeby z level sobie pozyjmować, żeby tak nie marnować 60. No właśnie chcę XP. Gdzieś tu był. A książek nie mam na dole, ale miałem chyba book. Czekaj, tylko Axa muszę wziąć. Ty, ten się nada? Sprawdzimy. O kurde, jak szybko niszczy. Że ty maksem ja powinienem liście. A nie, bo my gałęzie już ścinam. Czy lepszy łuk się da? Chyba jakiś late game'owy tak totalnie, nie wiem. Ja pierdzielę, więcej oczu nie mam? Mam. Ale to ledwo 3 książki są. Masakra, to jest nic. Nie, 4. Czy to nawet... Gówno schowam tak naprawdę. Cześć, schowam sobie tą siekierę. Będę ją nosił ze sobą. To wypieprzę. Ile tu expa wejdzie? Ja pierdzielę, gówno tu wejdzie. Czterdziesty drugi jest. Czy to gówno da? Pójdę dać te rzeczy. Nie, smelter zostawię. Te rzeczy pójdę dać. Albo potem to zrobię. Krokodylką. Dobra, 42. Do endu poparły. Do endu to ja nigdy już się pójdę. Mam uraz. Idź do dungeonu, żeby perły zdobyć. No ale tam jeszcze się dobije expo potem najwyżej. Tylko po 3 levele tracić dużo, kurde. Ja nigdzie nie mam tych oczu. Ale ja nawet lootingu nie mam, żeby to jakoś fajnie ten. Luj z tym. A multishota jeszcze miałem zdjąć, tylko tutaj był.
Multishot chyba. Albo nie ma. Czekaj, ten łuk dam tutaj. Co na niego daje, to będę dawał w tą stronę. Nie to. Te rzeczy na pewno. I to range. I to tyle na razie. Chyba tyle miałem. Tylko o jeden lepszy miałem advanced power, tak mi się wydaje. Nie tutaj. Możemy zakładać to i tyle. Czaj, lesser flame. Ale, a nie, dobra, bo jak zdejmę to górne. Na szczęście na samą górę to poszło. Możemy niby jeszcze poszukać trochę. Bo kilka tego założę. Farmy villagerów, ale po co? Ja będę musiał mieć villagerów tych libertarianów jedynie. I po co mi zwykłe villagery? Po co mi to? A tutaj mam jakieś rzeczy fajne, nie? Power 4, ale to niepotrzebne. Więc zrobię sobie ze 3 łuki. A jak latę chyba miałem zakląć. Joko, ona jest zniszczona, ja pierdziele. I gdzie ja mam te łuski pieprzone? Nigdzie ich nie mam, na górze jakieś były. Enchant hashtagiem. Ale tam żadnych useful nie było, wszystkie przenosiłem na górę. To się może Liberian zrobić, no ale to mogę z wiosek, ja mam strasznie dużo wiosek odkrytych. Dobra, wiecie co? Naprawię sobie zbroję. Bo też będziemy szukać. No niby mam Advanced Prot jeszcze tamten. W teorii mógłbym go zdjąć, jak się trafi tutaj i połączyć. Bo ten hełm to i tak jest z gówna ulepiony. I miecz miałem jeszcze zaklinać, tak? Na tą katankę będziemy brać jakieś zaklęcia, książki. Łuki, dobra. A i kilo w sumie mogę zakląć w razie czego. Dzięki, Lajstrzynka. 25 lat, old G. Dziękuję bardzo. Prot 4 to nie. Piękny wynik. Dziękuję ci bardzo. A jeszcze czekaj, mieczyk. Advanced Sharpness 2. Ja mam Advanced Sharpness. Czekaj, sprawdzę, bo jak też mam. Jaki tu był? Gdzieś tu miałem Advanced Sharpness. 3. 3 mam, no. To w sumie mogę założyć i potem najwyżej się połączy i założę Advanced Sharpness 4. Jak da radę, bo dwójka jak wypada to rzadkość jest. Zróbmy to, zróbmy to. Wydaje mi się spoko. A ciemno się robi. Gdzie ja mam śpiwór rozpieprzony? Dobra, załóżmy ten Advanced Sharpness 2. Samo wypadło, także spoko. I tu już gówno. A i wampiryzm jeszcze szukamy, także wampiryzm muszę mieć koniecznie. Scope co dawało? Advanced Power nie chcę jeden. A tu gówno. Skipek. Lesser Flame to shit. Scope celowanie? Przecież mam celowanie. Cześć, jeszcze to. A to gówno. Dobra, skipek. A, kill off jeszcze miałem patrzeć. Fortunę 2 to nie chcę. Bo mam 3. Dzięki, Gunter. Siema, stare grzybie, twoje poślizgi to powoli przestają zeskakiwać, mam wrażenie, że one zaplanowane są. Kiedy FNAFik? No po RLC pewnie jakiś FNAFik, wiesz?
Dziękuję ci bardzo. No tak wygląda, jakby jest zaplanowane. Jest jakiś cykl tego wszystkiego, no to wygląda. Trzeba upać. A znowu range. Ten range to często chyba w miarę wypada. Efektywność 4. Niby mógłbym wziąć, ale marnować tego. Znowu to gówno. Może wezmę tą efektywność, bo ja żadnego kill-offa nie mam. Weźmy. Ja pier... I nic poza tym! Skamik. Mogę chwilę porolować jeszcze, bo tam mam expa jeszcze na książeczkach. Może wampiryzm jakiś wypadnie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Dziękuję bardzo. Dla widza. Dawunialek dał na Goliborde 5 zł. Będzie na jakimś strumyku z RLCO Untrack z Hero S4. Mogę puścić teraz, bo ten z tego co tam widz odesłał taki sobie. No nie pamiętam soundtrack 4 z Heroesów. Ja grałem, ale 100 lat temu w tą grę. 100 lat. Czekaj, nic tu nie było, nie? Skipek. Tak, skipek. Gówno, life steal to mam już. To mam. No shit, shit. Czekaj, tutaj shitem jest wszystko, nie? Tak. No jak zła kategoria? Zła kategoria? A Minecraft. To jest dupy Minecraft. Tak, glupijan. Ty straszny shit te enchanty. Trzeba szybko lecieć po tych villagerów. Kurde, jakie to jest głośne! Morda. True Strike. Szkoda, że wampiryzmu nigdzie nie ma. Multishoty mam już. Ile jest max multishot? Mam, to mam. Mam dwie trójki do połączenia. Tylko się zastanawiam, czy to w ogóle... Jak to w ogóle leci? Te multishot. One lecą poziomo? Te strzały tak... To się trochę zastanawiam, jak to będzie działać dobrze. Strasznie szybko strzały będą lecieć. Czekaj, zbierz. Gówno, gówno. No straszna lipa te rzeczy, ja pierdzielę. Advanced Fire Aspect, tylko że to jest useless, bo mam ognisty miecz. Ty, to był mocny fart, że wtedy... O! Advanced Sharpness 2 i w końcu coś sensownego. Tylko chyba nie teraz to będę brał, bo chcę łuk sobie zaklnąć. Zostawię to po prostu na książce. Chociaż w sumie ty...
Miecz by można, a potem łuk. Na łuk na pewno podstawowe rzeczy to te dwie. I rapid fire. To w ogóle? Arrow recovery chyba. A, arrow recovery, multi shot, mi się porypały te. Mi się porypały te. Jak leci na multishocie? Kiedy go wnajdę na samą część? Ciężko powiedzieć, bo tam jest większy poślizg niż tutaj na live'ach. A okej, okej, Black Blue, to dziwne, tak to. Na łuk założę na razie te rzeczy, chyba arrow recovery trójkę po prostu. Albo połączę tej czwórkę. Tak, połączę tej czwórkę. Tak, to było Max. A nie, trzy jest Max. To sobie założę tą trójkę. Na miecz tam na razie sharpness 3 i tyle. Będziemy szukać wampiryzm. Mafia wydaje się fajna gierka. Dla mnie? No dla mnie na pewno. Chętnie zagram. To arrow recovery OP? No to git. Założę te 4 runy na łuk. I będziemy mieli łuk praktycznie taki jak wtedy. Nie wiem co jeszcze miałem wtedy. Ale, a, no o jeden lepiej advance power był, okej, okay, no to jedyna różnica. Ale to taki fart, że trójka wypadła tak szybko. Dobra, najpierw zobaczę ile kosztuje to. Chociaż może najpierw to naprawię. A czekaj, Nie, jak to się robiło? Podkę na mending, jak się robiło? A, mogę zrobić. Bo zamiast tego, to zrobię to po prostu i... Jak będziemy szli czyścić jakąś wieżyczkę, coś to użyję. No tak, kuszyku, więc teraz jestem. Zobaczymy ile. Ale to prawda, to jest stara zasada, jak świat. Dam advanced sharpness trójeczkę. 10 leveli, a ile to kosztuje? Na przykład advanced power 3. 13? Kurde w dupę, co jest? Tu 5 leveli rapid. Arrow recovery taniutkie. Ty, taniej będzie połączyć książki i wiem, że kiedyś... O no, 3 levele, 2 książki. Czekaj, żeby tak na styk wyszło, to jak najtaniej będzie. Bo to kosztowało ile? 10, a 3 levele. Tu 5, 7, nie no, na styk się nie da już. Przy slipa. A jak pozamieniam miejscami, to tam... Ty, 6 leveli, a teraz? O kurde. Czekaj, to może coś za trójka będzie. 5. Nie, to nie. Dobra, załóżmy tak. I ten assassination się nie zakłada, tak? A co to w ogóle jest? A, flecki. A, to luj. Dobra. 1685 AD. No to przyjemne, przyjemne. I teraz tak. Zdejmijmy expa z jednej książki. Sześć leveli, atak 5, ok. 15, 12. 29. Rozpieprzona gierka. Ale dobra, łuk mamy już. Mocny, mocny. Przyjemny łuczek. Dzięki San Seno za 2 miesiące. Witam cię, witam. Witam, Jolku. Witam wszystkich widzów, co nie przywitałem. Od 13 live, widzowie. Także dym. Coś nie weszło? Nie, wszystkie.
Rapid Fire, Arrow Recovery, Range, Advanced Power. A Assassination nie weszło na miecz, ale to jest useless move w ogóle. Jest dobrze, że nie weszło, bo tylko zabierało tego expo. Może dam jeszcze wszędzie diamenty na kill-off? Ty, w sumie ten kill-off można by zaknąć. Czekaj, ja tu miałem dwie rzeczy, dwa bułka na kill-off. Fortunę i co jeszcze? Smelter. I chyba... Dam diamenty wszędzie, to będzie spoko. A i tu mam multishota. Dobra, to zróbmy to jeszcze. Multishota weź. Właśnie myślę, jak to losowo leci, to czy to jest useful? A versality na kill-off jeszcze byłoby spoko, rzeczywiście. Tak, bo to było... No. Na blisko. A, na blisko może być spoko, masz rację. Zaraz ogarniemy. Tylko to może drogo już kosztować. Ten... Fortuna trójeczka. I teraz tak. Gdzie najtaniej? 6, 4. Aha, fortuna i diamenty wszędzie chyba się wykluczają. By trzeba było 2 kilofy nosić. Fortuna lepsza też, tak myślę, że lepsza, ale tam to też jest spoko. To jeden level kosztuje, także chętnie połączę. 6-7, to za 6. I 14 leveli, to czekaj, jeszcze te multishoty połączę, bo to będzie tanio. Miałem tu jeszcze jakieś multishoty? Nie. To mam multishota 3. Ty, a to ma znaczenie jak multishot? I ile by to kosztowało na UK? 21 leveli. No ale jak warto, to mogę założyć. To zmarnujemy całego expa. Aleluj. Odrobi się to dwoma. My wczoraj zrobiliśmy chyba dwie wieże ledwo. Nie, nawet drugie nie zrobiliśmy i wpadło 60 leveli, także to jest na szybko do zrobienia. Ten adept by się przydał, albo education jeszcze. No ale łuk mamy już. Wtedy nawet multishota nie było, także no łuk jest już porządny, zarąbiście. Jeszcze to założę, 14. A to tak się da na przykład, nie? Co się stało, Keeper, że taka niska jest sunia? Mega sad dla ciebie. Musisz wychillować trochę. I co, zobaczmy, da się? Nie da się. Szkoda, bo to byłoby fajne, no ale jak nie, to może zrobimy drugi kill-off. Zobaczymy. Łuk jeszcze legendarny zrobić. Nie wiem, czy mam tyle kości, muszę zobaczyć. Dobra, łuki tu zostawiam, bo będziemy szukać advance. My tam coś mieliśmy na łuku, tak? Do zebrania. Czy na mieczu? Nie, na książce był advance sharpness. Dobra, schowajmy to. Dobra, jesteśmy po zaklinaniu. Nawet szybko to wyszło. O dziwo. A tu jeszcze jednego smeltera mam. Tego sobie na przyszłość zostawię. To gówno jest pieprzone, nie wiem czemu tu jest. Tu jest Advanced Sharpness 2, to teraz robiliśmy. Unbreaking 2. Lifesteal 2, ok. Subject PE to był chyba najlepszy z tych takich pobocznych, nie? XP Tomy mam w tym, w backpacku. I on jest tak, bo on był na 5, a inne były na 4. I my mamy go 1, no to słabiutko bardzo. Aż Destroyer chyba był max 2. Zostawię, niech będzie. Ja bym smoki jakieś pozabijał dla kości i możemy wtedy porolować na legendarny łuk.
Mam mało XP tomów. Nie wiem, czy ja bym wieżyczek na początek jakiś nie porobił. Żeby troszkę, wiecie, odrobić jeszcze expa, XP tomów i temów. A, potki na exp jeszcze. Gdzie one były? 36 ich mam. Ile tam wejdzie? Ty, sporo! O kurde. Fajne. Dajmy tak, tego w ogóle. Ja na dwa plecaki grałem, teraz już nie gram? No i luj. A i advanced lootingu nie mamy i to jest to, co boli. Idźmy rozmnożyć krokodylki. Dziadku, powiedz mi proszę, czy yerba barwi ci zęby? Od urodzenia są niestety takie. Jestem szablozębem pieprzonym. Zbroję zrób? A, racja. A czekaj, bo to wczoraj pękła zbroja na wieży? Chyba tak było i uciekliśmy, nie? Dobra, witam. Czy jest... Digesting time 27. Dymać się. Dziecko ma 20! Czy ja tym zabiję na hita? Starego? Dobra, dziecko ma zarąbiste. To na razie im nie daję tych książek. Schowam je tutaj, żeby ich nie nosić. Damy takiego na mniej niż 20. Widz pisał, że ma ile? 12 chyba. I mu od razu sra. Digestik jeden najlepiej. No to wtedy to sra jak porypany, tak? To wtedy nawet mu nie zdążysz dać i już ci wysra. Teraz chory byłem i się do od jerbusi nie odklejam i takie żółte skurczybyki się zrobiły, że na ulicy mnie widać z kilometra. To może inaczej, zawsze szukaj pozytywów, jedź do Gdańska na hel i się zapytaj, czy możesz robić jako latarnia morska. Szukaj pozytywów we wszystkim, co się da. Rozumiesz? Pozytywnie zakręcony. Nie no. Nie mogę. Dobra, wino idziemy pognieść, bo jest tragedia, jeżeli chodzi o winko. Myślę, czy powiększać, ale... A zastanowię się. Zobaczymy, ile będzie, jak zbiorę i pogniotę. No trochę zrobimy. Musimy do każdej beczki wrzucić winko, żeby się robiło. Żeby tak się robiło 8 razy... Ile tam jest? 8 razy 8, żeby się robiło. Chyba 8 miałem beczek, ale najwyżej beczek można dorobić, jak będzie za mało. I git. Zbroja? Zaraz robię po tym. Po, wiesz... Czekaj, najpierw zbierzmy może. Że potem odrośnie podczas gniecenia. Co tu się dzieje? Ale to zbieranie uciążliwe dość jest. Nie ma jakiegoś triku? Bo najgorsze, że to shiftem trzeba trzymać, żeby to zbierać. Przez co się muszę tu skradać. No muszę shift, żeby to zbierać. Bo w RLC tak jest, że nie zbiera ci itemów automatycznie. Musisz zatrudnić, wiesz kogo? To jak to zatrudnić? Ja mam mu płacić, że tak piszesz?
Przeraziło mnie to słowo. Widziałem jakiegoś chłopa, co troluje o tych na TikToku. O warunkach pracy pracowników, że ich tam ostro dyma, że nie płaci im i tak dalej. Troluje ostro. I ludzie podłapali, że to nie jest bait, myślą. Czekaj, gdzie ja mam śpiwór? I ktoś o nim napisał artykuł, że typ zmusza, że typ ma niewolników, a nie pracowników. Tam gdzie książki, no. I napisali o nim artykuł, że typ ma na niewolników, że nie płaci im, że ich bije w pracy. Kurde! Nie! Popieprzone to jest. Że ludzie się tak łapią na wszystko. Typ tam opowiada, że zarabia 60 koła, ale jak nie zapłaci pracowników, to pracownikom to 100 koła i wtedy można jakoś żyć w tej Polsce. Miesięcznie. I ludzie się tak irytują i wyzywają go. Że jest popieprzony, no jak? I to jak taki stary typ jest. I ludzie się bejtują o wszystko w tym kraju. Ej, tu nie ma też? Dziwio to. Ja pierdziele, jak to tu wpadło? Czy to opowieść o tobie i moderacji na tym kanale? Tylko o Ejbim, reszta to milionerzy. A, rację pisałeś, no. Nie, dobra, Ejmi się obrazi. Dzisiaj go cały dzień nie ma na live, bo to jest protest. Żeby mu więcej ziemniaków dosypać na śniadanko, ale mówię mu nie. Dwa ziemniaki to jedynie co dostaniesz za tą pracę. Nie no, ale wyśmiesz się. Trollowanie Ejmiego, bo on się daje trollować. Czekaj. Ty, woda jest normalna. Nie leci tak źle to widgrono tutaj. Tylko trzeba by częściej chodzić, bo ja rzadko zbieram. To trzeba regularnie rozpieprzać, żeby nie było przestoju w produkcji. 8 beczek ma być. Non stop się kipić. Kipisz będzie, widzowie. Nie, jak to oni mówili? Kipisz? Jakieś wymyślone słowo na potrzeby programu telewizji. Ibisz. Dobra, pyk. To powinno samo spadać z drzewka. Winogrono dla mnie. Że już jest tak ciężkie, że spada samo, rozumiesz? Realistyczne by to było. Na pewno IRL tak jest, tak jak z jabłkami na przykład. Wierzysz mi? Na słowo? Dobra, czekaj. Ile zebraliśmy? Zaraz zobaczymy z takiej przechadzki. Po winoroślach. Po ziemi. 3 staki, prawie 4. Nie jest źle. Kurwa. Tak się powinno to winogrono zbierać. Nie wiem, czemu tej mechaniki nie dali na winogrono. A na to dali. To by tak oddało. Strasznie głupio przemyślane. A raczej nie przemyślane. Dobra, i teraz. A ja butelek tu nie mam, wszędzie. A ja piasku nie mam, wszędzie przetopić wszystko. No nic, zaraz to zrobimy. Bo winko się musi robić. O, balon. Ja. Magnes? Jaki magnes? Polarized Stone? Jak on podnosi itemy? Ty fajne.
Zarąbiste i tań w zrobieniu. No kurde, nie dogniotło się rozpieprzone. Luj, zgniotę ile wyjdzie. Panie, dogniotło się jedno i zepsuło całą kompozycję. Odłóż to tu. Zaraz się i tak buteleczki skończą, trzeba gdzieś iść. Piach. I kilka buteleczek zdobyć. Ale tak mało tego nie jest. Czyli tam było 11, jakieś to wrzućmy. No. A nie, jeszcze mam 12 jakieś. To w pieprzym co jest. Tak, jeszcze kilka miałem, no. Co daje winko? Przedłuża długość podków wszystkich. Ogólnie efektów, jakie są na mnie. Czyli na przykład, jak zjem złote jabłko i mam regenerację i tak dalej. I absorpcję, to mi to przedłuży. Teraz tak. Pyk. I tak wszystkich tych nie zapełnimy, ale już sporo będzie się robić na przyszłość. 5 tam wrzucę, no co mam zrobić. Tu jeszcze 8. Dobra, trochę się ich robi, a wina to... A, w ogóle wina nie mam już. To dobrze, że to robię, ty, bo ja nie mogę iść na wyprawę. Jestem uzależniony. 5 mam, okej. Bardzo mało. Czekaj, te butelki to ja muszę... Tak, blagno, no, to jest efekt uboczny. Jeszcze miałem zobaczyć... Aha... Czemu to na jedynkę nie chce wskoczyć? No nic, róbmy tak. To sobie mogę nosić ze sobą po prostu. Czekaj. To niech tu będzie. To było to. I jeszcze miałem wrzucić iron. Tu się robił. 70. Aha. Gorszy się zrobił. Nice. A tu? To też niby można nosić, ale... Nie wiem, czy ja w ogóle to jeszcze nie zbierał. Trochę useless. Ten iron. Lepsze dużo złote jabłka. Mam ich dużo. Jedno się zje, potem non stop przedłuża. Chillowankę, no jest chillera dziś. Już po emocjach, po lolu. Teraz można spokojnie chillować bombę. Dobra, piasek pójdźmy wydropić, żeby buteleczek dużo narobić na przyszłość. Się zaraz też po ekspi trochę, potestujemy ten. Myślę, że jest szansa, że pójść dzisiaj na smoka, na enducha. Bo jest 19 dopiero. Myślę, że pójdziemy. Tylko zbroję bym sobie zaknął. Złote jabłko drogie? Zwykłe nie jest drogie. Enchantowane jest drogie, nie? Zwykłe to kosztuje nuggetsy czy sztabki złota?
Na sztabki, no to nie jest źle. Bo to jest drogie. Ty, to jest ciekawe. Aha, dodatkowe ten. Buffy, damage i armor, jak zjesz jabłko. Battle burrito, miałem też się tym zająć, tak? Ej! Ja nie mam tylko bebeko. Z czego to leci? Co to jest za potwór? Ja tylko tego nie mam. Czekaj, nawet kliknę, zobaczymy, czy się zrobi. Nie no, widzowie. Coś tu nie gra. No bo muszę to usmażyć. To muszę usmażyć. Pinki. A, ja to straciłem chyba. Nie mam. To wrzucę do pieca. Czekaj, dam tak. Bebeko to taki yeti. A, chyba wiem, który. A on był nieagresywny, tak? Chyba był nieagresywny. Ten bebeko. Dobra, na pustynię pójść. O, przy okazji noc się robi, to można... jabłko, tylko że... Cześć, źle chyba... Japi! Na tą większą polecił. Co slowuje chmurę? To chyba widziałem je. Kojarzę te mobki. Szkoda, że jak zabijam tym mieczem, to się nie smaży żarcie, bo to nie jest odbierane jako... ten fire aspect, tylko jakoś inaczej się żarcie nie smaży. Nie wiem, czemu tak zrobili, ale tak se wymyślili. Dajmy światło. Czekajcie chwilę. Co trzeba na magnes? Mogę go zrobić, tylko nie wiem, czy chcę. Muszę się zastanowić. Mógłby ułatwić trochę robotę. Ale z drugiej strony, czy ja go chcę robić? Dobra, jak szybko się zbiera. No szybko. Trochę tego trzeba. A strzał w ogóle nie wziąłem. Abym smoki pozabijał. A, rozumiem, Dinuch. A, ten. Okej. No to lipa, bo to nie da rady tak zrobić. Czy mob do mnie biegnie? Kim ty jesteś? Mogę strzały wziąć. Dobra. W ogóle diamentów ja wtedy użyłem sporo, bo 500 strzał zrobiłem. Mam nadzieję, że zrobię teraz kilka. Teraz niby arrow recovery jest, to może aż tak nie będą leciały. A jaką procent to daje, że się nie zużyje strzała? Jakby tak z 70% było? 20 PSC, niemożliwe. Że wszystko jest tak. Infinity, ale nie działa na diamentowe. To ja go nie chcę. No dlatego gram arrow recovery. Zobaczymy, co będzie bardziej useful. Ale w sumie już dałem to. Nie zmienię, bo się nie da tego i tego.
fioletowy. Z wody bym go ubił? Czy on będzie jakoś do mnie podbiegał? Co to było? Skąd on się tu wziął? Ile mi zada fioletowy? Chyba mnie nie zwanshotuje, nie? Nic nie zadaje. Co ty pieprzysz? Tyle leveli mi dał. Co za debil. Co to jest, że nie widzę? Tyle leveli mi dał. A był taki useless. Piękna sprawa. Po co w ogóle ja mam łódkę przy sobie? Skoro ja pływam szybciej bez... Dobra, zbierajmy piasek dalej, wrzucimy do pieca, żeby już mieć butelki na zawsze. Silniejszy damage niż katana? Fajny jest, fajnie się nim gram, bo też trochę co innego, nie? Więc spoko. No i a tak to AD ma dużo więcej, no, katana miała na Advanced Sharpness 4. Kurde, nie wiem, 11 AD chyba. A jeszcze miała ten, i dodatkowy buffik na AD. Co dawał tam chyba półtora. A i tak miała dużo mniej. Ale jak duża Black Blue? Tak 70%? 50%? Bo jak spora szansa, no to nie będą, nie będzie aż takiego marnowania tych strzał. Na pewno gdzieś muszę napisać. Ty może te slime pójdę? Chociaż ja to jabłko miałem szukać, ale advanced looting nie mam. Ja pierdziel. Zwykły looting mógłbym założyć, ale to też takie... Looting 3 to takie o. Na pewno advanced looting by się przydał i wampiryzm. Bez tego to ciężko się gra. Bez potek. Dobra, poszukajmy chwilę tych. O, tutaj są. Czy mi się biją? Panowie! Jest ten jabłuszko, nie ma. Nie ma tu też. Piasku chyba wystarczy. Co jest w dół? Kaktus mnie napieprza. Czaj, wypadło jabłko? Oczywiście, że nie. Ale co, Kamilo? 33%? A skąd ty to wiesz? Arrow Recovery 3 daje tylko 33%? To mało! Co tu się stało? To jest jakiś bait? Skąd on się tu wziął? Ile miał kości? 15 dużo. Procent. Albo da, albo nie. Zrób eksperyment. Na co strzał i policzymy? No ale to... Jak, a jak akurat 50 odda, a się okaże, że to jest 33%, tylko RNG oddało.
i 50 strzałów odda. A skąd Wicji by wytrzasnął to 33%? Sam tego moda dodał. Co za śmieć. Nie no, muszę mieć ten looting, jeżeli on naprawdę zwiększa szanse. Etki. Letki też gówno, po co ich bić bez lootingu? Oni dadzą jedną perłę albo zero. Useless. Smok. Jakby miał strzał, bym go zabił, ale luj. Dobra, to... Kurde, nie ten guzik! Za blisko mapy mam kliknięcie, żeby zejść. Ja pierdzielę, jak ja się zaraz wyłożę. Czym on mnie podpalił? A jeszcze muszę, czekaj. O, działa. Eskie. Proszę, jabłko, proszę, proszę cię. Pieprzony w dupę. Dobra, do bazy, do bazy, do bazy leć. Split shot. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. No podobno był jakiś patch niedawno dość. Wyszły jakieś dodatkowe rzeczy, ale nie mógłbym save'a przerzucić tam, więc ja to pierwsze. Lenidla prawdziwa? Ty, prawdziwa Lenidla. Hi Lenidla, hello! Ages. Jak to powiedzieć, że kopę lat. Hello Lenidla, when can we play League of Legends duo? Yeah, I'm sick of League of Legends, but I played today 5 hours. Nie no, widzowie, napiszcie coś miłego dla Lenidli. Musimy duo jakieś. Long time no see, Lenidla. O, dzięki, widzę, dzięki. Ty mi podpowiadaj, co mówić. Lenidla, when can we play together? Ale Lenidla miała w ogóle tego? Dywizję w LoLu, czy ona nie miała 30? Nie no, co, no co to za podpowiedź? Czekaj, dajmy to tutaj. Gdzie ja mam węgiel? To się nie przepali na tym, nie? Co jest w dupę? Ja węgla nie mam. Zobaczcie, jaka patologia. Najbardziej podstawowa rzecz w Minecrafcie, jej nie mam. Mam trochę kości. To bym może porolował łuk. Co Lenidla napisała? Dodali znowu kopcę do Prime, czy nie? Tak, dodali, z tego co pisali widzowie, bo też pytałem wczoraj. Nice Englando, thanks man. I am very high English level. Kiedy? Seju kumpel, ale co ty piszesz? A ty piszesz do Lenidli. Ja pierdzielę. Co to za porównania do Random Bruce'a? To useless. Dobra, legendarny miał być. SG? 15%? Jak dużo, jakie to mocne jest. Nice.
Ale Lenidla ma mnie w followach na IG, ja ją też przecież. Jak ja z Lenidlą starzy przyjaciela. Nie no, ale ja z Lenidlą zrobił jakieś duo. To jest legendarne, co kiedyś było. To chyba było z 3 lata temu, widzowie. Weź coś zobacz, kiedy ten filmik na YouTubie jest. Wydaje mi się, że mogło być 3 lata nawet. Strasznie dawno. Czekajcie, co ja chciałem. Zrobię strzały, może pójdę na wieżyczkę jakąś. Ekspa dobić. Tak na szybko, chociaż nie, bo potki, nie mam potek. Bez wampiryzmu nie da rady. Bym musiał wina zużyć, a się robi dopiero. Chyba się już zrobiło. Trzy lata, no masakra. No długo musimy. Okej, kawa, okej. Masz giga miecz? No niby jest mocniejszy, ale bez wampiryzmu zobacz jak mi HP leci. Zobacz, ja już jestem ubity. Ostro. Które to jabłko? Może do krokodylków? A nie, bo tamten jeszcze rośnie. Chociaż ten co ma 20 może szybko stracić achievementami. Chyba go nakarmimy. Uwaga, Amy przyszedł. Witam, witam. Naczelnego tego. Naczelnego moda, wiadomo. Trollowanie Amy'ego czas zacząć. Czekaj, to było na książce, tak? Co się stało, Amy, że ty chory? Czym się znowu zaraziłeś? Czym się strułeś, tym się lecz. Dzięki PZ za 39 lat. Zapamiętaj to, Amy. Czym się strułeś, czym się lecz. Jeżeli złamałeś rękę, złam drugą. Bo wtedy dwie na raz będą się leczyć. Rozumiesz o co mi chodzi? Gdzie jest tutaj? A ja to zdejmę, po co ja na tym? Advanced Sharpness trójeczka to w teorii. Ale ja bym poszukał, widzowie, wiecie czego. Ja bym poszukał na szybko wampiryzmu. Bez tego się grać nie da. Infinity jest. Wampiryzm jeden, dobra, biorę. Bo to dwójeczkę na szybko się zrobi. Tylko nie mam miecza, to trzeba pójść na dół. A co napisała Lenidla? Kiedy napisała? Bo nie widziałem. If you decide to play... A nie, to kawa mi pisze. Nie widziałem, gdzie napisała. A, napisała, że nie ma czasu. Okej, okay, Lenidla, don't worry. We can play when your internet will be... Quick! Again! Dobrze powiedziałem. Ja jestem perfekcjonistą z angielskiego. Aż sam siebie zaskakuję. Nie wiem czy Arrow Recovery działa na diamentowe strzały, bo to są... Nie wiem, Dinuch. Powinno działać, bo... Bo ja tak uznałem, słyszysz? Quick? No jak się mówi? Fast niby? Wiadomo, że nie, to byłby podstawowy błąd. Się zastanów czasem, co ty powiesz. Cześć, co tu było? A, już założyłem wampiryzm, dobra, ty, bo się boję, że przegapię znowu wampiryzm. Kurde, Education 2.
Ja pierdzielę, ja to biorę, widzowie, ja to biorę, ja to biorę. Jak to wziąć sensownie? Znowu po miecz muszę zapieprzać. Ale Education 2 chętnie bym na miecz założył. Zwykłe strzały będzie mi dawało, a nie diamentowe, no to... to trochę useless, że ja to założyłem. To mogłem w ogóle nie zakładać, bo tylko expa straciłem, no ale luj, mam to mam. A okej, okay, you can play with me but can't stream. Okej, okay, okej, okay, Lenidla, don't... Okej, okay, so we can play tomorrow if you like. League of Legends. No dobrze powiedziałem. Viper. If you leak it, sorry. Zapomniałem. Ja już jestem stary, widzowie, nie ogarniam nic. Czekaj, to są dobre, to są złe. Combo 1 nie jest takie złe. Okej. Okay. Lifesteal 2 jest na tym. Zobaczcie, jaki to jest useless. Ja to używam, a to jest dziadostwo w dupę. Po co mi to? Ja mam lifestyle w pół skrzynki. Ja mam pół skrzynki lifestyle'ów. Chcę wampiryzm jeden znaleźć. Może się uda jeszcze założyć. Penetracja 5, też to mam. Advanced Sharpness 2. Kurde, dobre też, tylko że, no nie wiem, no niby można, ale nie mam expa. Vampiryzm 1 teraz zakładać. Bierz runę? No i tak nie mam expa na nic. Ale nie, ja wolę tego chyba, Advanced Sharpness. No tą runę, to jest runa 1, ona jest 4. Także ci jedynkę to aż żal brać, to już lepiej gdzieś to znaleźć i... i wiesz... Dobrze, kawa, dobrze. Nie ten fuk raz dzisiaj. Mocny, mocny zawodnik. Lesser Sharpness, na co? Niby Advanced Sharpness spoko. Dwójeczka, bo zaraz będziemy mieli piątkę. Bo sobie teraz założymy, tu będzie czwórka. I chociaż nie, bo potem... Nie, ja to skipuję, bo piątki nie będę miał. To ja już prędzej będę szedł w Supreme. Bo piątkę, żeby mieć, to 5 lat to zajmie. Ja tego nie będę szukał. Nie, ja to skipuję jednak. Szukamy wampiryzmu. Zmieniłem zdanie. Chcę wampiryzm i zacząć expić albo cokolwiek. A gdzie łuk? Tutaj, sorry, nie patrz. Co ja jeszcze na łuk miałem mieć? Takiego... wymaganego bardzo. Kurde, nie na łuku. Ja pierdzielę, wypieprzam ten łuk. Luj z tym łukiem. Advanced Fire Aspect.
Nie no, pizzowie. Ja chcę tylko wampiryzm. Ja już to znam skądś, już raz to robiliśmy. Szukanie wampiryzmu. O, dzięki, dzięki. Mordę mi chcieli zamknąć. Nie dam się. Ile to kosztuje? Dobra. Możemy iść. Trochę poekspić. Ty, a Education 2 założyć? Ty, szczerze? To więcej expa daje. Możemy założyć. A, nie mam. Mam 3 levele, nieważne. Max 3. No tak, ale to jest nie najlepszy miecz, który... Znaczy, nie no, w sumie można poczekać. Rzeczywiście. Ta trójka chyba niedługo nawet wypadnie. Bo ta dwójka to była z drugiego slota w ogóle, więc... A i looting trzeba szukać? Tak. Advance nawet. No ale nie, nawet go nie pokazali, więc... Ja bym teraz trochę poexpił, tylko zrobię sobie zaraz zbroję. Smoczki i tak dalej, wiesz. Teraz zbroję, zbroję. Trzeba smoki najpierw zabić, czy... Dobra, niech będzie. Na szybko zrobię to. Diamentowe strzały. Jak jest kołczan? O, dobrze. Light. Czym się ten... A, na bełt. To ten kołczan to fajny był, pamiętam. Dobra, tyle strzał na razie, co? Jak się strzelało, ty? O. Ja pierdzie... Ty, jedną strzałę mi zabrało tylko! SG? To zabiera po jednej multishot! Ale OP! Ty, ale ten arrow recovery działa tylko jak trafię kogoś, tak? Bo jest, mam nadzieję, bo ani razu mi teraz nie przywróciło. Tak? Okej, okay, okej. Okay. To co, jakaś wieżyczka na test szybki? Albo dungeonik. Zobaczymy, co będzie bliżej. Bez potek na razie. Bez potek pójdziemy. Smoka to wszyscy zrobię jak śmiecia. Czy nie mam jedzenia w ogóle? Krokodyle jeszcze zerknę, czy są duże. Znaczy nie, ja smoka miałem, ja miałem zabić tego, co w wodzie siedzi. Bo z niego jest lepszy set. Z niego leciał serpenta, leciał... Nie, nie, nie cały set, bo... Legi lepsze... A, tylko legi chyba były lepsze, tak? Nie, hełm też, molokation armor. Klata gorsza dużo. Nie no, wszystko jest lepsze w dupę poza klatą. Witam, Kirdaps. Jezu, ja cię nie widziałem z 50 lat. Witam, witam. Dobra, 20. Zobaczymy. Digesting time 20 ma jeden. Zobaczymy, ile będzie miało dziecko ich. 18. Odsuńcie się! Rodzinne spotkanie se robią. Osiemnaście, to jest wystarczające już? Ja ostatnio miałem 42 i się cieszyłem, że szybko robi. Teraz jest... O Jezu. No dym, dym. A i żarcia nie wziąłem ostatecznie. Ajloj. Wieży to żadnej też nie mam na horyzoncie. Chociaż ja dużo tutaj zwiedzałem, a tak się nie przyglądałem, więc może tu gdzieś być.
Ale ja bym wolał na lądzie jakąś wieżę. Te na wodzie już mnie irytują. Ta zniszczona. Lećmy może przed siebie. Tak, no, Sonat. Evilga. Nie Evilga, tylko Evil Dog. Dzięki, kwiatek. Dzięki za 2 miesiące. Witam, Cybie. Ta woda ładna na tym, ale w jaskiniach to tragicznie wygląda. A, i smoka miałem, tak? A, tam miałem kiedyś pójść. To na pierwszym albo drugim live'ie. Czas zerknąć, co tam jest. Evil, nie, Megalul. Megalul Cyklop. Zjadł zombiego. Ty, no to już to był szczoch. Co on tu ma? Ten był tragiczny, to był boss? Mi się tego... O, ale fajne. Fajny klimacik, że ten mini bossik tu był. A, takie wiesz. 3 strzały oddało? A, na trzecim... Czekaj, jak? A, rzeczywiście. Ty, to za każdym razem jak strzeliłem to oddało. Problem jest taki, że nie wpada to do kołczanu. Da się jakoś zmienić ustawienia moda, żeby to do kołczanu wpadało? Ty, musi być duża szansa. Pierwszy strzał, w którym nie oddało. Da się? No to weź coś poleć. Idź polować na te duże smoki 5. poziomu. Ale nie wiem, gdzie się nawet na nie poluje, ale w sumie chętnie bym zapolował na takiego. Jeżeli mi powiesz, jak go znaleźć w sensowny sposób. Nie no, widzowie, ale jutro jakby duo z Lidlą jakieś było. Nice. Może się uda. Miałem serpenty pozabijać, ale... Chyba to też miałem zabić. Czaj, nie, to nie dawało łusek? Myślałem, że to łuski dawało. To dawało łuski? To? Dwie tylko, lipa. Na tych szaderach się nie da nurkować, tragedia. Jak tam w ligę dziś? Do dupy. Mam klątwę na zeri. Wszystkie gry, które praktycznie wygrywałem, przegrałem nią. Nic nie widać na tych szaderach w wodzie. No szukam serpenta, ale ty, ja bym naklepał serpentowi? Nie wiem. Nie pod wodą? A co, on ma jakiegoś buffa tam? Może tam lecimy po prostu jak lecimy? Z takim setem nie? On jest na poziomie smoka, czy niżej?
Ja jego mogę z łuku rozpijewszyć jak śmiecia. On do mnie płynie? Gdzie on jest? Bo go widziałem. On jest pode mną, ja go nie widzę, no. Cześć, wpłynę na ląd, przy tu nie wyjdzie. Gdzie on był? O, bo tu lód jest. On padł? O! Ja pierdziele, no hita mnie zabił! Co za sraka! Stream z RLC? No do 22 jakoś, nie? Jutro... Jutro też od 13. Liga RLC. O ja pierdziele, widzowie! Aberrant assimilation. Search and destroy. Co to jest? Ja pierdziele, co to jest? Coś mnie dyma. Moby z Endu. Teraz, kiedy mógłbym pofarmić oczy, bo pewnie w Endzie dropią, to nie mam itemów. Nie strasz. Wejdę na samą górę i zrespię sobie peta. I odlecę po itemy. Ja muszę mieć smoczy set, dopiero potem serpent. Oficjalnie. Teraz to nie ma takiej dużej różnicy. Nie no, jest trochę. Dam radę jakoś uciec? Do winiarni. Nie zabiją mnie, nie? Ja pierdziele, no co się odpieprzę, jak akurat padłem? Jak mam stąd spieprzyć? Walą się ze sobą, chłopy. Jakiś boss się zrespił chyba, bo za jakimś wielki ten jeden. Ja pierdziele, szkoda, że go ubić. Ja bym go z łuku rozpieprzył mnie na dwa hity. Nie, muszę iść na górę, może już mi spod chaty poleciały i odlecieć w ten sposób. Patrz co ja robię. SG? Dobra, gdzie dead? To nie ten. Zachciało się serpentek, miał jak spić. Ale zobacz jaki on silny, on mnie na hita zabił. Jako przecież z łuku też bym na hita zabił. Potwory z Duma, no podobne. Do potworów z Duma. Ja chciałem wieżyczkę zrobić. No i tak naprawdę szukać tego lootingu, bo resztę już rzeczy wydaje mi się, że mam spoko. To może tu przyjdziemy? Co to w dupę jest? Jak nic nie ma, co ty pieprzysz?
Ty, tylko że ten serpent tam chyba nadal jest. Jak go ciągnąć? No chyba, że se poleciał już, a odpłynął. Ej, to nie jesteś, to nie jest to ciało. Co to jest? Japi. Gdzie jest tamto? Zobacz, ile tu deadów jest. Tam był lód niby przy wodzie. A, tutaj! Tamten. Te muszę pokasować. Nie wiem, czemu wszystkie są na mapie. Wcześniej tak było? Cześć, bo się okaże, że złego wymarzę, to wymarzę po zebraniu luta. Nie wiem, czy wracać tak, to jak tam mówisz, że nic nie ma widzą, to chyba pieprze. Pójdziemy do innego. Chwila. Zawsze było, ale co? Co zawsze było? Znaczniki. Od początku serio one są? To ja ślepy jestem, to ja nawet nie zwracałem uwagi na to. The Last of Us? To już miało być grane z pół roku przed tym serialem. Ale będzie, będzie. Po RLC wszystko. Na razie liga jest. Radna, RLC wieczorne, więc robimy tak. Jednałem? Nie, nie, nie. Zwiedzą sobie bez tego. Na testa coś. Nieważne, co nie zrozumiesz. Masz zamknięty łeb. Nie ogarniesz tego. Czekasz na The Last of Us? No ciekawy jestem tej gierki, bo kurde, to też nie to? Co jest? Nie no, jak zna... Nie no, to jest... Ja pierdziele, Boże! To jest to. Jak teraz to zrobić? GG. Nie, zapomniał o mnie. Odpływa. To chyba na dół poleciało to ciało, tak? On tu pływa, rozpieprzeniec. A gdzie ten dead? O Jezu, tu jest jego ogon. On mnie zobaczy, jak wejdę do wody, czy się nie zorientuje, bo się będzie z kimś bił tam. Boże, zimno mnie bije. Nawet nie widać tego ciała, muszę wyłączyć tego, shadery. Bo one zbugują wodę, nic nie widać. Off. Jezu, teraz się wyłączają. Teraz walka z tym. Nie wyrobi na każdym live z tym RLC, bo problem. Ja robię jakieś itemy i nagle wpadam na ścianę, tracę to wszystko i teraz jest dymanie znowu. Nie wyrobię. No tak, mozołek, no. SG. Spróbuj znaleźć na mieczu Enchant Swifter Slasher Max 3 i daje ci tak z 2 razy atak speeda? Co? Dobra, ogarnę, ogarnę.
Nie no, teraz miałem się ekspić. To jest to normalna rzecz. Jest ciało. Ale co ty piszesz, jak ja no leafem gram? Nie miałem tego jeszcze, więc okej. 2, 3, 4, 5. Ez szmato pieprzona! Jedna łuska. Jedna w dupę łuska. Ile ja mam ich zabić? 1000? Nie, advanced looting to jest tak potrzebne, że ja pieprzę. Unlucky? Nie unlucky, nawet expa jedą. Nie unlucky, tylko gówno pieprzone te. Trzeba advanced looting. 4 łuski wtedy dropną, no. Bardzo słaby loot jest z tych serpentów, bardzo. No ale advanced looting 3 ja nie będę miał, bez przesady. Chyba że ten nowy dinozaur będzie dobrze srał tymi. On ma 18. Jak po wieżyczce wrócimy, damy mu kilka tych. Myślę, że odda. Dobra, idźmy szybko sobie wbić trochę levela. Tak jak było planowane. I wrócimy i poszukamy advanced lootingu. Czemu mi jest zimno? O co z tym chodzi? Przecież mam klatę! Może wyżej polecę. Bo już mi nie jest zimno. Dobra, lećmy sobie po prostu. A tych yetich można było tu spotkać, tak? To jest to? Nie. To jest jakiś rozpijewszeniec. Tych, z których leci do burrito. No nie ma ich. Dobra, nieważne. Lećmy sobie przed siebie. Jakaś wieżyczka lub dungeon. No zobaczymy co będzie. Wejdziemy sobie podekspić troszeczkę. Bez potek to będzie lipno. Lipa, nie ekspienie, ale... No wiesz. Trzeba od czegoś zacząć. Yeti do burrito? Ten! To chodzi o niego, ta? Bebeko, no. To. Się od razu smaży, więc git. Nie mogę iść spać nawet w dupę, bo... To jest za zimno. Nie widzę nic. Na seta 16 łusek? Okay.
Ale ja bez klaty, a bez klaty 16. Tylko że te sety się robiło nie tylko z serpentowych łusek, ale tam jeszcze były. Wejdę do kopalni, chyba będzie cieplej. Tam jeszcze są takie te tęczowe łuski. A syren, no. Nienawidzę zimowych biomów, ale dobra, mam 14 tego. Plus 9, to wystarczy na kilka tych burrito. A właśnie, ja muszę tą z dżungli zdobyć czekoladę. Bo to coffee. O, czekaj, smoczek. Gdzie ten smok, bo ja go nie widzę. Chyba smoka, chłop się podpalił wchodząc w lawę. Ja pierdzielę. Jaki debil, no w dupę. Shaquille O'Neal obchodzi się 51 urodziny? Myślałem, że ma więcej, to ładnie. A ile Michael Jordan ma lat? To nie jest wieżyczka nawet, nie? To jest wieża? O, tu się respią te! A ja nie mam tych pałek już. Muszę sobie to nafarmić. Bez lootingu to gówno na farmie, ale... Zobaczymy. To nie jest on. Jedna pałka stylu! Co jest w dupę? Tam na dole coś jeszcze spadło. Co się dzieje? No chłopie, no przecież co się... Pieprza w tym ręce! Ja pierdzie, no chłop jakiś wypieprzył mi, zapieprzył tam jak szmatę. Nie mogę, nie mam jeszcze Ender Pearl. Ja, jeszcze mi lata po tych atach. Ja na to nie mogę też patrzeć. Zaraz żygnę. Jakim cudem mnie tu tak ubiło? Wytłumacz mi. Just loser, są bossy, ale to jest tak odległa rzecz, że to jest luj. Nie mogę naprawdę z tego i... Tam mi coś lata. To ja będę musiał to szybko zniszczyć. Jo pierdziele, pomóż mi! Zaatakuj go! Spoko, keeper, trzymaj się. No, head zarapadny. Nie mogę. Nie wiem, jak te pety mnie tak robią. Ja muszę ewidentnie. No, wylek z tej. Oszaleję, zaraz przecież ręką się to niszczy 4 godziny. Ale mad, bo dwa razy padło mi wiadomo czemu.
Jestem tak zmadowany, gorzej niż na lidze, naprawdę, liga przy tym mnie uspokaja. Łeb zabierz. Ja pierdzielę, przecież mi trwa tysiąc. No nie miałem protekcji, co z tego, no przecież chłop mnie zagazował. On mnie w mordę jakimś gazem puścił i mnie zabił w 2 sekundy. Jak zawsze będzie silny. Nie mogę. Głowa low. Ale no to jest popieprzone. No identycznie ja padłem w tym endzie. Niby miałem jakiegoś seta ok w miarę. Też nie był jakiejś mocy. Ale w miarę. I też 2 hity z bomby i mi spadł hedzik tak o. Rozpieprza mnie. To ja muszę mieć jakąś odpowiednią protekcję na to. Przecież się grać nie da. Grigori gazownik. Przydałby się looting na łuk, to ja bym w ogóle do mobów nie podchodził w tej grze. Ale muszę mieć looting na miecz. Tą wieżę to ja odpuszczam z połkami. Bez lootingu nie ma co grać w ogóle. Trzeba... Nie, ja muszę w ogóle wrócić po potki. Ja bez potek... Jak ja patrzę na to, jak mnie dyma jakiś gazownik, ja nie zrobię wieżyczki. To, że mam mieczek, nic nie znaczy. Bosik mnie zabije jak śmiecia. Ja tego bossa nie zdążę ubić, chyba że łukiem go zabiję na 3 hity, jak zanim się skapnie, że się bijemy. No tak, ale myślałem, że będzie te pety będą już łatwe. Nagle jakiś wyskoczył i mnie rozpieprzył. Straszliwie mnie to maduje ta gra. Mówię, chłopy, jakieś usle. Zobacz, jakiś demon wiatru my zaraz włączotuje. Goni mnie szmaciarz. Wpieprzam się po itemy i lecimy na wieżę. Jak nie będę dawał jej robić rady, to się cofniemy. Potki z potkami dopiero. Albo na jakiegoś dungeona pójdę. Bo na dungeonach się podobnie expi. Tylko itemków za bardzo nie ma. To najlepiej to te fioletowe moby muszą być. Umyjesz uszy? No jest szansa. W ogóle ja nie podejdę po tej temy. Mam 1 HP na głowie. Ja już tak zmadowany. Zobaczmy, czy w ogóle te moby tu będą jeszcze. Tam już się pali, zaraz demony ognia przyjdą. Nie, ty, ochroniarze ich wydymali. Ochroniarze. Czemu ja skaczę na pół kratki? Czegoś jeszcze nie mam. Kurde, bo mi spalą zaraz. Ja pierdziele, przecież mi psycha siądzie za. Zaraz mi spalą te. Dobra, jest ok. Co mnie bije? Ja pierdziele. Wypieprzę. Idę stąd. O, tu jest wieża jakaś porządna, zobacz. Tylko mam 1 head, ale może się uleczę zanim mnie zabiją. Dobra, na spokojnie widzowie, na spokojnie trzeba. Nie to. To się trzeba schować. Co biblioteka? W tej wiosce była?
To nie wiem na co mi. To mogę skastować. Mogę pójść, może będą jakieś fajne te w miarę useful rzeczy na przyszłość. Poekspmy ile tu wejdzie. Co jest? Jak oni się tu respią krzy. Nie mam budulca w ogóle. Dobra, w miarę ten wampiryzm i lifesteal działa. Dzięki Kiepstian za syłka, witam. Budulca, nie mam, a nie mam go skąd wziąć. Raz. Niech się respią, tylko że one będą w dół spadać, ale niech się respią. Więcej dodaje expa niż rushowanie tego gówna i niszczenie na pałę. Prawym dolnym, tam w ustawieniach moda, jak nie pamiętam jak on się nazywał, wiesz, jak widzowie mi pisali. Ale w ustawieniach moda sobie klikasz, żeby to się tak wyświetlało. Tego konkretnego. Respią się też na dole, więc jak na dół zejdziemy, to już powinno być ich więcej. Przez to będzie to sprawnie szło. Ale no, lifesteal i vampiryzm działa tak dobrze, że w ogóle HP nie tracę, więc git. Ledzik. To dziwo jeszcze nie. A, bo ja nie mam odporności na odrzucenie. Fioletowy ten jest. Może wypadnie ta odporność. Cicha, na górze jeszcze jacyś są, czekaj, gdzie tu góra jest. Jest jakaś rozpieprzona wieżyczka, ducha bossa nawet nie będzie, nie? Trochę leveli wpada. Ale mało. I jakieś ender oczy jakby były. Perły w sensie. Nie no, eks bez potek, a na potkach to jest super, zupełnie coś innego. Bez potek to jest tragedia. Hełm pada, no. Jeszcze on ma Advanced Prot 1, więc ja bym nie chciał go stracić. Jakiś inny założyć, albo wrócić się. A luz tym hełmem. Do tej wioski tu iść? Nie, do tamtej. Nie no, ten hełm. Przestań! Ten hełm to jest najlepszy element jaki mam tak naprawdę przez ten advance. O Boże! I nadal hełm jest. Ja pierdziele, co tu się odpieprzyło?
mieczami szkielety, czekaj. Ilu ich tu idzie, bo słychać. Schodzi niżej czy nie? Przecież oni mnie biją zanim wyjrzą. Kurde, rozpieprzona skrzynka. Patrzę cały czas na... Ja pierdzielę. Nara. Bez potek się nie da czyścić. Nie da się czyścić bez potek. Muszę mieć albo armor, albo potki. Najlepiej obydwa. Ja pierdzie, przecież to jest tragedia. Co ty mi wysyłałeś? Fajne, no urodzinki ma piasek. No i giga czat. Fajne. Poznikały te bydlaki. Dobra, widzowie, zróbmy tak. Zapolujmy na smoki, bo ta się jest daleka zabijać. Zróbmy sobie setę jakiegoś z protekcją zwykłym. Tył advance dam na to po prostu, na tą klatę. I potem pójdziemy na te. Jaki regres, jak łuk zrobiłem. Co ty pieprzysz już, bez przesady. Teraz levele wbiliśmy. Jest okej, okay, tylko że ciężko, no ciężko. Bo seta nie ma. Ja muszę smoki pozabijać. Potion of Mending. Ale smoka mogę z daleka zabić. Biblioteka? Nie, ona gówno da. Smoka zabiję sobie na spokojnie, bo tu był jakiś. Muszę zrobić seta. Protection, chociaż te protection założyć. Potem iść na jaszczura wodnego i wiesz. Tylko to advanced protection jest chyba niemożliwe do zrobienia bez tych villagerów. No jest dupa. Jest ciężko. Ale regresu już się większego nie da zrobić po tym, po endzie. Teraz jakbym nic nie zrobił na live, to będzie progres. Po tym endzie to wszystko jest progresem. Jak jeżdżę z tymi strzałami wyglądam. No, trochę strzałów w głowę jest zbitych. Tu gdzieś smok latał. Zabijemy go. Powinien szybko spłynąć z daleka. Tylko woda jest potrzebna. Żadnej wody nie ma. Spoko, Nerukimas. Trzymaj się, trzymaj się. Weźmy wodę. I smoka znajdźmy. Tu się wszystko pali, tu chyba. Nie. Nie! Ty szmato pieprzona! Przecież to jest RNG ujemne, jak w lidze. Jezu, jak on daleko jest. Czy on jest taki mały? O co chodzi? Dostał. Nie, dostaję cały czas, zaraz się chyba złoży. Ty, ale on mi w ognistych mobów za ranach pieprzy. Ja czekam, aż ten ogień zniknie. Ja się boję ognistych mobów. Zobacz, jakie ujemne RNG jest. Traf dupę Gedia. Gdzie on padł? Tutaj, dobra, mam jednego. Trochę wypadło rzeczy, niech będzie. Dwie książki zaraz 30.
to wystarczy na seta? Jeszcze muszę naprawić. Zielonego jeszcze by się przydało zabić, wtedy będzie ok. No ale zielonego, żeby naprawić. Założyłbym z tamtego hełmu. Chociaż ja z tamtego hełmu nie chcę zakładać na Przecież nie mogę, bo potem ze smoczego założę sobie po prostu na serpentowy. Tylko Advanced Protection 1. No takie. Dużo ekspa trzeba będzie na to wszystko. Na podkach będzie trzeba poekspić i potem dopiero zakląć tą zbroję. Tak mi się wydaje. Żeby to wszystko znaleźć. Jeszcze, tutaj gdzieś jeszcze jeden smok latał. Jak szukaliśmy rzeczy, to widziałem te smoki tutaj. No niestety nie da się zjąć wszystkich enchantów z przedmiotu. Bronzowy. No dość gówniano. Ale niby mam brązowy i to będzie ok na naprawę w przyszłości. Dostał. Chyba low ma. SG? Nie, z tym łukiem to jest chillera. Małe kroczki, widzowie, małe kroczki. Nie mogę tak wiedzieć. Tak forsować, bo to nie oddaje potem. A właśnie, jeszcze widz pisał. To mam. Ale to zwiększa DMG od tych ataków. Ty, ale to się wydaje spoko. I to jeszcze na 4 się da. Swift to było? Ja pierdzielę. Zarąbiste, w dupa. Nigdy tego nie widziałem. Muszę to mieć. Attack speed zwiększony. Co to jest? Emeraldowego smoka nie widzę nigdzie, ale nie wiem czy szukać. Chociaż pół HP. Nie no, przyda się na przyszłość. Pół HP to ma. Dzięki, Szymszyn. To chyba w ogóle nie ma... No to nie ma żadnego. To nie ma żadnego ulepszenia. Ani nic. Dzięki za pół roku. Witam, widzam. Może weźmiesz się hardo za rozwój organicznych villagerów? No villagerów myślałem, żeby po endzie, ale chyba przed endem. Tylko... Bo jak villagerów ogarnę, to teraz trzeba będzie pomyśleć, jakie będziemy ten. Spoko, blago. A kiedy mi wysłałeś? Czemu tu head? Tam był ten napisany? Ale ja go w grze nigdy nie widziałem. O to mi chodzi. Czy on wypada na... Ty? Na Enchant Table? Może go tam nie ma. Jaki to kolor? Czerwony. Dupie z nim. Ja go w grze nigdy nie widziałem. A tam na tych mieczu to jest tyle raczej enchantów, że ja to już... Nie pamiętam połowy. Tu jest jakaś wieża. To nie wiem, w dupę. Bez tego. O, ona jest zrobiona. Tylko rozpieprzyć tego bossa. Bez potek. Bez tych potek to się grać nie da. Ale dla expa najwyżej bossa nie robić. Bossa można nie robić niby. I tego bossa raczej na 2-3 strzały z łuku bym zabił, ale... A też ryzykowanie tym wszystkim. Ryzykowanie.
zobaczyć ile to ma. Jak już się zdejmę, to tylko bez hełmu to ja padnę. Troszeczkę szybciej. To chyba też chcę. Ja pierdziele, kurde, won! Czy ja mam wiadro przy sobie? Pełnery szkieletów, żeby mnie... No ci w ogóle w głowę nie biją za bardzo. To chyba tak będę robił, że szkielety... Bo one heady walą. To to w ogóle useless. Co to było? Jakiś ogień? Nie. Tu gdzieś smok latał. Oby mi się na łeb nie wpieprzył. Przestań! Ty masz wiadro? Rozpieprzę te szkielety! Ale nie mogę, bo mi hełm pobiją zaraz, zniszczą. Dobra, ona ja w ogóle nogi nie mam, co jest? Dziewięć. Gdzie ty szkielecie jesteś? Cię nawet nie widzę. Gdzie on był? 5. Nie mogę, przecież mi hełm padnie. Jak go zdejmę, to mnie chłop złanszotuje. Cofam. Pieprzę tą wieżę. Cofam. Robię seta. Robię smoczego seta i zdejmuję to. Wypieprzone mam to. Stracę Advance Prot 1. A tak to już będę miał. Siema, Oldge, witam, wysoką. Chciałbym coś opieprzyć. To jest te auro recovery uses przez te strzały. No ale dobra, niech se będzie. Musiałbym poekspić na podkach. Tak to to sensu nie ma bieganie tak. Chyba tak zrobimy, bo mam sporo wina już. Znaczy sporo w miarę. Ale winko też by się przydało wrzucić. Tutaj to już są takie simsy, widzowie. Zbieranie wina, sadzenie, produkcja. Tu można już w kółko to, te rzeczy robić. Czekaj, to w ogóle po co mi te rzeczy wszystkie? To ma mending, ale nie będzie działał nawet. Też useless. Zróbmy sobie seta. Zobaczymy jak on tam odda. Bro, z brązowej łuski. Kurde. Nie ma, ja pierdziele, ile żelaza mam. Dobra, mam. Kable, jak się te kable robiło? Które to było Black Blue te kable? Jak to się nazywało? Ty to pamiętasz? Bo to 100 lat temu robiliśmy. No ja muszę skrzyneczki. Zrobimy po prostu jedno w górę. Dodatkowych skrzynek.
mending potas serca smoczego zrobić. Tak, ale ja te... A, na to! Masz rację, nie muszę tego naprawiać tymi. Tak, tak, tak. Dobrze mówisz, widzę, dobrze mówisz, zaraz zrobimy. Dookoła skrzynki 4 kable. Te? I ma być ten, tak? No dobra, dobra. To ogarniemy, tylko ja tu niektóre mam zwykłe też. Dobra, czekaj. A ja mam je w ogóle, ty, bo ja nie zużyłem wszystkich. To było tak dawno temu, te kable. Ja je praktycznie od początku RLC mam. Kurde, w dupa. Ty, jak ja mam to teraz robić? To będzie do tego? Pa, tu się nie chce postawić. Co jest? Co tu jest blokadą w tym? Tu nic nie ma, co jest? Z innego drewna skrzynia? I się nie chce obok postawić przez to? A, ołak, a ten? Przecież to samo. To jest to samo. Bo musi być z innego, żeby stać obok? Aha, z innego ma być. Dobra, zrobię 4 takie, 4 takie, 7 takich. Ja pierdziele, rzeczywiście. Zobacz, nie starczy. Jeszcze jedno. Tylko czy ja miałem? Mogę tak... Nie, tutaj dwóch nie będzie. Ja pierdziele. A da się połączyć z dwóch różnych? Z dwóch różnych się da połączyć? Nie, aha. Luj, na razie będzie jeden. Najwyżej się dostawi. Co za różnica? Przecież i tak całego nie zapełnię tak szybko. Dobra, czekaj, więc tak. Pyk. Pyk. Szary. I ten. I tutaj. Tak samo. Także git. I nagle slotów się zrobiło. No, 221. Fajnie. Teraz możemy wpieprzyć wszystko i zechillować dalej. Zróbmy brązowy set. Zaklniemy go samym protekcją, możemy go zaklnąć i dopiero tamtym. Ale ten Advanced Pro to będę miał dopiero chyba z tych, bo on leci po jeden, on leci chyba. Kurde, no pisz! Hełm. Legi. But. Po nic ten szary daje? No, żeby przeciągnąć do tego, bo ten jest droższy. Tak, tak, Basterek, tak, 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 wiem, wiem. W końcu. Już kilka dni on wisi, tragedia to jest. Dobra, ten se schowam. Zdejmiemy enchant z tego. Założymy na hełm. No spokojnie. Zaraz zrobimy buteleczkę naprawy. Pionie połączone, nie trzeba szarego. Może, może. Ja to robiłem jakby na pierwszy poziom. Później po prostu kopiowałem w górę. Czy ja w ogóle jakikolwiek protekcjon tu miałem? Czy jest straszna szmata? Oczywiście, że w dupę nie. Oczywiście, że nie. Książka.
pięć książek. Zdejmijmy z tego hełmu. Tylko teraz zakładać. No niby można szukać też, ale... Protection 3 tu jest. Książek z expem mamy dwie. I 19 level. Książki tak muszę na dół iść. Mod na magazyn? Nie wiem, nie pamiętam. Jego tylko wpieprzyłem. I go Black Blue wysłał i używam. Dobra, zostawmy sobie tak. Dobra, poszukajmy jakiś tych i potem na serpencika będzie można jakoś go zrobić. Chyba, że to się okaże, że on jest nadal za mocny, ale jak tak, to ja nie wiem, co na niego trzeba. Dam na te rzeczy zwykły protection low. Na serpentor. W sumie mogę na zwykły ten, bo advanced protection to jeden mi maksymalnie wypadał z tego gówna. I dlatego uważam, że nie warto szukać. Może mogę poszukać też jedynki jednej, żeby sobie połączyć, żeby mieć na czymś dwójkę. I najwyżej to będziemy potem przekładać, ale a tak to chyba z Villagera i taki będzie plan. Żeby po prostu założyć protektem, potem założyć na serpentowe, przełożyć z tego i tyle. Nie, mam to na tym, co reguluje temperatury na klacie. Bo ja miałem jeszcze jedno. Także tyle dobrego. Tutaj, jeszcze mieczek sobie weźmy, poszukać lootingu. Możemy przy okazji, może akurat. Mamy dwie książki, 19 ten. Jak będzie advanced looting jakiś, to ja chętnie go przygarnę. I bym tych oczu poekspił. Porespił sobie oczy endo. Czy tam perły. Kurde w dupę. Jest niemożliwe, żeby to... jakoś sensownie zbierać. Będę tego Swift szukał, bo to się wydaje bardzo fajne. Chciałbym to mieć. Tu gówno. Tutaj też było gówno, to skip zrobimy. Zobaczymy, może się coś uda. To sobie dam tu. Sraka Fire Protection Advance i to dwa. Leska. Zobacz, Advance wszystkie poza zwykłym. No jest najrzadszy, najlepszy. A jeszcze mieczyk. Education 3 mi wypada nagle. Ja pierdzielę, no muszę to mieć, no w dupę muszę to mieć. Zakładam to zaraz na miecz i ekspimy. Ty to buczery, a nie dobra, to nie zdejmie się po książce, okej, okay, tyle dobrego. No więc co jak spa, na łuk był adept, tak? Ja bym w sumie łukiem wolał ekspić. Chociaż jak będę miał armorek konkretny, to będzie się w miarę dobrze ekspił. Dobra, i czekaj. I teraz... zdejmę sobie to. Tutaj sobie schowamy advance. Tu sobie zdejmiemy, żeby się nie pogubić. Education 3. Zaraz założymy na miecz. Ile to będzie w ogóle kosztować? 21, no ale warto. Ale to plus looting, przecież to będzie kosztowało 1000 leveli. Zaczyna się. A i muszę iść po ten. Po nowy miecz. Żeby się nie pokusiło, żeby adept na miecz założyć. Takie odrobinę lepszy education. Adept wyklucza looting. No to na łuk sobie dam, adept.
Ja miałem wcześniej adept. Chyba tylko tym się różni poza Advanced Power łuk, że wtedy miał jeszcze adept. A przydałby się. Ja czuję, że łukiem będę więcej grał niż mieczem. Ale zobaczymy, no jak będzie już miecz nafidowany ładnie, może będę jakoś chętniej grał. Lifesteal 2. Ten lifesteal to teraz ciągle dropi, tylko że ja już mam dużo lifestealów. Lipa. Skipek. Double jump. Tego ani razu nie miałem, a mam też to schowane na przyszłość. Dobra. Lesser smite. Breaking. Lipa. Lipa. Jest Advanced Protection 1! Nice! Czyli dwójka będzie na klacie. Czuję to. I jeszcze na klacie, którą jako jedyny nie będziemy wymieniać, bo jest lepsza. Zarąbiście. Zarąbiście. No jeden to jest maks, jaki może być. Trzeba się cieszyć. Że chciało wypaść. Dobra, zaraz się to naprawi podką, więc na spokojnie. Dobra, Luis z tym. Unbreaking oczywiście nie wypadł, a przydał. Kurde, unbreaking trójeczka też by się przydał. Chociaż ja chyba mam unbreaking. Nie trójkę, ale jakiś tam połączymy. Jakoś się to założy. Nie, jest. Albo dwójkę? Ja miałem chyba dwójkę. Nie, to nie jest nawet ten breaking. To nie mam w ogóle. Można potem zerknąć. Za 30 leveli not worth. No za 3 leveli, nie za 30. Czekaj. I teraz zwykłe protekty. Znaczy tak, zwykłe bym poszukał. Na resztę, bo i tak to będziemy za jakiś czas zmieniać. Jak wypadnie advance, to pomyśleć, założyć. To chyba założę na diamentowe po prostu. Na przyszłość. A miecz jeszcze, miecz. Okej, gówno. Sraka. Tak, tylko jedną rzecz będziemy mogli zakląć obecnie. Ty, chyba że unbreaking ja sobie... Ty, to ma sens. Na unbreaking 3 jest tak, że robisz staffa do brzysowania mobów, który może dostać tylko unbreaking i farmisz sobie? Co ty gadasz? Aż muszę przed... A, ja nie mam oczu. Chodzi ci o tego. A tym? Te czachy mam, one są useless. Bo tu trzeba piąty level, nie? Nie. To gówno jest. To jest gówno, a... Żółty summoning staff? No ale ono oczy kosztuje, perły w sensie, ich nie mam. Ale jak mówisz, to dobry pomysł, to perły jakoś się... Dobra, dobra, to olać w takim razie. Nie zakładam. To skipek. To ma... Ja mam to schowane, to penetracje 5. Z czegoś tam mi wypadła z stupy. Protection 1 to gówno. To nie, ale to też nie by było spoko. Tylko to jest z podstawowego Minecrafta, więc pewnie... Nie wiem, czy to ma znaczenie? Chyba ma znaczenie, bo Advance... Znaczy ten, Bane of coś tam na pająki często wypada. Więc pewnie to też w miarę często. Tylko ja na to uwagi nie zwracałem. To wyklucza Sharpness! A, to luj.
Toluj, toluj. Edukacja, ale dwa. Ja już mam trzy. Zwykłe protection, nie chcę wypaść. A nie looting, no nic nie chcę. Protection 3, ale to 4 jest max, tak? To ja tego nawet nie chcę dotykać. Pójdziemy podkarmić trochę tego, widzowie, zanim ja założę te wszystkie rzeczy. Podkarmić troszeczkę te krokodylki, bo nawet fajne staty już mają. A może akurat rzucą. Advanced Protection. Kto wie. Szansa na to jest mikroskopijna, ale jest. Gówno, gówno. Gówno. Co, chyba tylko... Chyba tylko ta klata będzie. A ja gdzie mam lapis? A ja mam na dole lapis. Większość. Advanced Protection 1 jest jak Protection 2. No to ja mam Advanced Protection 2, więc jest jak Protection 4, rozumiem, tak? No to już mam na klacie. To tak jakbym miał Protection 4. I czekaj, miałem zresetować. Sraka generalnie, sraka. Ciężko jest znaleźć w dupę te rzeczy. Przynajmniej ta klata jest. Dobra, Protection 4 jest. Jedno. Niech będzie. Advanced Thorns 2. Dużo to daje? Będzie zapisy ty z Minecrafta? Tak, dzisiaj wleciał jeden. Także jak masz ochotę zerknąć. Wezmę sobie Advanced Protection. Zobaczymy ile to chodzi, żeby założyć. Się leveli. To tam na drugiej książce ile miałem? 14 może być. Zaruszymy. I ten unbreaking to ja bym zrobił tak jak widz radził, bo to ciekawe się wydaje. Nie mamy nawet 30 levela już. Można niby porolować akurat, żeby było. Ale to sensu. Dobra. Lootingu, oczywiście, że lootingu nie było. Można by te... Można niby jeszcze te 6... Dobra, 6 książek przerolujmy, żeby nie było. Ale teraz powinniśmy wieżę zrobić, myślę. A, edukation na miecz. Ile to kosztowało? Dobra, 21. Pamiętajcie, 21. Zaraz pójdziemy. Miałem zresetować sobie to. Looting 1. Ja pierdzielę. Gówno, gówno, gówno. Unbreaking 3 na tym. To jest ciekawe. Lipa. 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 Protection 3. To nie jest aż takie złe, ale... No nie, no Protection 3. No niby na teraz. Ile to kosztuje leveli? 2.
Weźmiemy to? No bo ja i tak będę się przerzucał na hełm z tego. Możemy wziąć. Niech będzie. Miałem nadzieję na ten unbreaking. Ale lootingu nie było. Swifter Slasher 2. Prawie max. Biorę. I będę miał akurat leveli na założenie Education Gladly. Swifter Slasher. To wywalę. To sobie zostawimy tutaj. To wypieprzę. Dobra, spoko. Czyli tak, po tym wszystkim mamy... Gówno mamy, ale od czegoś trzeba zacząć. Zdejmij te torsy, bo ci set bardzo szybko będzie padać. No nie mam jak tego zdjąć. Nie da się tego zdjąć. Jakby się jeszcze dało. A, mogę to zdjąć. Tylko, że wtedy Protector 4 zniknie, a ja stracę item. To po co? Po co? Padnie to padnie, no. I tak legi. Mam nadzieję, że szybko wymienimy. Dobra, i miałem podejść na chwilkę tylko do krokodylków. Przetestować, jak szybko walą gówno. Ligę. Dobra. Weźmy jakieś książki. Pałę. Mending pota zaraz zrobię. Minus jeden armor na spodniach. Zroluję to. Cześć, to się rolowało łuską. O, jak łuską to lipcą. No ale minus jeden to mórz. Które zostawić to? Dobra, zostawiamy to. Ja pierdzielę! Ale dobra, bo my już nie będziemy robić słodszego setu. To jest okej. Bo tak naprawdę ja tylko potrzebuję niby emeraldowe, ale ja będę naprawiał podkawi, więc ja potrzebuję łuski z brudasa wodnego. Siema, dobra, który z was żre konkretnie? Ty. Zeżresz coś szybko? Zeżresz coś na czas? Dla widza? Tam wolno coś szere. Digesting time ma 18 slipa. To wolno leci. W ogóle ma znaczenie? Advanced Sharpness 2 wysrał. W końcu coś useful. Pierwszy item. Który z was dobrze żre? To byłeś ty. 150 budem. Nie, dobra, w miarę szybko to leci. Niech będzie dla widza. Niech będzie dla widza. Jakby tak wysrał Protection Advance. Jezus Mario. Byłoby piękne, ale... Szansa na to jest pewnie prawie, że zerowa. Czemu dałeś mu szarpnąć? Nie, mam.
Rozmnożę ich, bo ja już go karmił nie będę. Ale na szybkości jeszcze zerknąć można. Czy synek będzie miał lepszy ten? Synek ma 19 w dupę. Gorszy niż ojciec. Gdzie ty idziesz, ten pak? No właśnie do środka, bo ci zapieprzę. Sraj mi, a nie. O, Arrow Recovery 3. To gówno. Dobra, olejmy to, olejmy to. Niech se tu ściemają. O, jeszcze jedna sraka. Rozmnażasz dozę złotego, to będzie od razu level 30. Ale oni mają 30 level. Ja je nie rozmnożę już dla levela, tylko dlatego, dla szybszego trawienia. Złotego nie mam? Nie wiem, czy on coś daje w tym. On daje złote łuski na pewno. Ale na to jest tak mała szansa, że... Jak wydropi nagle, to... Będzie miło. Dobra, mending. Potka na mending, tak? Wystarczy 8 minut do naprawy wszystkiego? Czy nie, ja to chyba zrobię po tym dopiero. Po wieży. Zoła, pół HP ma, armor wystarczy mu. Czy nie? Czy teraz opieprzyć tak potkę na szybkości? Mending plus winko. No ale to potki, chyba że teraz na potach gdzieś polecimy na dungeona. To by oddało. No, to by oddało. Na potkach dungeony. Tylko dungeona znaleźć fajnego. To już jest trudniejsza rzecz. Bo nie wiem gdzie jest jakiś. Nie wiem gdzie niby jest jeden. Pamiętacie co było dużo tych? To na pustyni oni mają. To tam jest dużo tych, jak oni się nazywali, z toporami tacy, ale tam tak ekspleciał, tylko że tam nie ma oczu. Ja Ender oczy potrzebuję, to także wieżyczka jest potrzebna, to, no tam jakoś chociaż to leci, bo gdzie indziej to te oczy to nie chcą lecieć. Fajny lód tam jest, no ale oczu nie ma. Poza tym to jest chyba i tak za ciężkie na teraz. Ty, a ja bym teraz nie zabił przypadkiem tego parcha wodnego. Tego wodnego paroba, to ja bym teraz rozpieprzył, nie? Ty, a te serpenty. Kto go pierwszy uderzy? A te serpenty to też różne kolory są? Bo bez lootingu to ja nie mam po co na nie iść. A tak, no to ja nie mam po co na nie iść. Bo potem jeszcze trzeba będzie rolować. Ja pierdzielę. Bez lootingu nie idę na nie. Idę na wieżę. Na wieżę albo jakiś dungeon. Tylko że dungeonów nie wiem jakie najlepsze są. Przynajmniej takie, żeby oczy dropiły. Ten był fajny dungeon, bo dał masę diamentów. Ten, jakby taki się znowu trafił, to bym chyba wszedł tam na podkach. A serpenta nie iść? Set zusek złotego krokodyla? Słaby chyba miał. Jezu, nie pamiętam jak one się nazywały. 10, 11, słabe. Ale on na pewno daje jakiegoś tego set buffa. Tylko pytanie jakiego? Po co chcesz serpenty? Bo dają najlepsze itemy. Zwłaszcza legi. Legi najlepsze w grze, ale reszta też trochę lepsza niż smocze. Poza klatą. Klaty dają słabą.
Ale jakby całego założyć seta serpentów, to one dają więcej DMG w wodzie. Także też ciekawe. Advanced looting, trzymasz z niebieskiego serpenta dwie łuski. Ja pierdzielę, przecież to ja nigdy tego nie zrobię. Ale dobra, plus jest taki, że seta se zrobiliśmy w końcu jako takiego. Że nie biegamy już w diamentowym po wypadku, po incydencie w Endzie. Armor serpenta mniej obronić ze smoka? Co ty gadasz? Skąd takie mity, skoro sam to widziałem na własne oczy? Że daje tyle samo, a spodnie dają więcej sporo. WoWa się zmienił Minecraft? Nie, to jest Minecraft na modach, wiesz? Bardzo duży. Tu jest chyba 200 różnych modów granych. I dlatego tak. Co? Czy to jest złoto, czy piasek? Ty, to złoto? Ja pierdzielę, to nie złoto. Już tak wywęszyłem. Ty, wioska, tu może być, wiesz co? Moja chata. O, jest wieża. Zobaczę na górze, czy jest boss. Dobra, robimy? Robimy! Bez potki, znaczy bez potek. Myślę, że wyjdzie. Nie biję ich. Ale na podkach to dużo lepiej się gra. Na podkach to jest zupełnie inna klasa XP-nia. Jest tak przyjemnie. No sam dół sobie zejdźmy. O, korona wypadła! Więc pisał, że tylko z tym się do endu idzie. Że to jest OP na end. Zasięg to daje. I endermany są ze mną na tym? Jak to? Gdzie mam miecz? O Boże! Myślałem, że mi się popsuł miecz na tym. Widzowie. Na tym fioletowym ogniu. Ja pierdzielę, jakby mi się miecz na tym popsuł, bym nie grał w tą grę. Nie grałbym w tą grę. Właśnie, edukation na mieczu. O Boże! Kim ty w dupę jesteś? Ale dużo się respit w parku. Ty, po jednym piętrze taki level? Ty, tu musiał być chyba fioletowy, tu nie był... Ty, to fioletowy na Education 3 ile mi da expa? 40 leveli? Ty, popieprzone to jest, bardzo mi się to podoba. Dobra. W końcu wracamy do gry, widzowie. W końcu wracamy do gry, rozumiesz to? Co się stało? Podkami rzucają od kiedy? Witcher się zrespił? Ten exp leci jak popieprzony teraz. Ja pierdzielę, jaka różnica. Na tym Education 3. Ja pierdzielę, przecież ja w 2 sekundy odbiję level.
Głód? A, głód. Ja tylko marcheweczkę, może być? Nie bardzo, nie bardzo. Może, no to jedna marchewka za mało. Dobra, widzowie, już czuję, to w końcu jest comeback. A, na górę mam iść, nie na górę. Ciągle robię te wieże w dół i teraz się piję. Ciężko ten mały atak speed, prawie mniejszy dużo niż katanie. Ciężej te niektóre moby uderzyć, co mają słaby hitbox. Na przykład pająki, przecież tego się uderzyć nie da. Gdzie mój miecz? Gdzie jest miecz? O ja... Gdzie jest miecz? Ty chłopa fioletowego na dwa hity. Co to się w dupę dzieje? Gdzie przy wejściu, bo zaraz padnę. Creepera mi chce na głowę zrzucić The Rock. O Jezu, dobra. Szkoda, że nie zabiłem fioletowego tym, widzowie. Wiecie czym? Mieczem. Armor to niedługo padnie. Ten exp to leci jak popieprzony. No jak? Dobra, w górę. Ile ekspa? Co tu się w dupę dzieje? Tak mały ekspadł fioletowy? Skam. Tylko adept działa na fioletowych? A, okej. Okay. Czyli w przyszłości muszę zabijać fioletowe tylko łukiem, bo to na... Będę zakładał to na łuk. Nie, bez tego odporności na to gówno się w dupę nie da. Czy fioletowy tam padł? Jest. Nie to expo w ogóle? Nie no, to śmiech na sali ten eks fioletowego. Dobra, już mam 4 książki, a więcej książek nawet nie mam.
Więc zbieramy go łapy. Do łapy zbieramy, co jest, co zostało. Legendarny miecz, tak. I łuk też. To byłaby inna sprawa, no ale to już od następnego razu już wszędzie z potami wszędzie łazić. Tego wina się sporo już zrobiło. Ty chcesz z głodu? Nie, mam marcheweczkę. Widzisz? Ja już napojony. Ty, za jasno jest na tym, czy nie? Zaraz mi padną te itemy, co ja zrobiłem. Bo ci łucznicy tak dymają mi ten armor, jakby on, jakby go nie miał. Ja pierdzielę, no przecież... Klata to już się chce kłaść, ale klata miała pół HP jak tu przyszedłem. Ale na bossa się nie mogę rzucić, bo mi padnie. Ty może z łuku... Ty ja go z łuku zrobię? Takiem. Jezgę. Podlecę do niego i go rozpiję wszystko. Bydle pieprzą. Zbyt dziurawa ta wieża, żeby tu się dało chodzić. No nienawidzę uczników, oni za szybko biją. Nie powinno czegoś takiego być. Oni mają popieprzony AS. Padł łucznik w dół. Za wieżą masz biblioteka. No mogę podejść do tej biblioteki, ale tam chyba były tam jakieś... O kurwa. Jakieś levele daje? Ile, jak ja miałem level przed fioletowym? Jeszcze jedna korona. To jest coś takiego, że... W pustynnych wieżach korony lecą? Bo te korony mi do tej pory nigdy nie dropnęły. A teraz dwie naraz. Z jednej wieży. Ze złotym jabłkiem w sumie bym chyba zabił bossa, tylko... Nie, ja go zabiję latając. Bo on mi rozpieprzy
zbroję. Znowu! Kurde! Znowu korona. Obawiam się, że mi się to zniszczy. Nie wiem, czy to go nie olać, bo wbiłem mi się tak dużo leveli. Ale nie mam luta, kurde! Nie mam luta. Chyba, że teraz full z łuku grać. Pobosa, leć i lód? No chyba tak zrobię. Posika rozpieprzymy z łuku, z góry. Bo ja luta bardziej potrzebuję teraz niż expo. Ale ten exp leci i tak bardzo dobrze. Jestem mega zadowolony. Chłop na kurczaku się na mnie rzucił. No rozpieprzeniec. Dobra. Zobaczymy, co się uda. On będzie do mnie strzelał, czy nie? Dobra. Poczekajmy, aż się rozwali wieża, bo jak ja tam wejdę i mi wybuchnie wieża w mordę, to mi na pewno się zniszczy armor. Reklamę dałem? Sorry, sorry. Ale ja za to dostałem 2 centy, także dziękuję, że obejrzeliście. Jezus Maria. Jeszcze będzie jeden wybuch, czy nie? To był ostatni? Tam miałem iść, mówiliście? Nie. Tu. A tu, do tego, rzeczywiście. Ile expo jest? 40 level, miło. Tego to tak nie potrzebuję, lapisa, ale żeby brać wody potrzebuję bardziej, czekajcie. To szybko nie zniknę tej temy, więc nie muszę się śpieszyć. Na spokojnie wszystko. To mogę brać, bo to były napotki na regenerację, tylko niby ja i tak używam w dupę jabłek, ale kto wie, może się kiedyś tam przyda. Wyżej, wyżej, wyżej. Co się w dupę dzieje? Dobra, co to jest? Chyba tego nie mam, tego ringa. Co za łuk? Gówno pieprzone. Może zróbmy tak. Będę patrzył, co jest po prostu i wyrzucał śmieci. Ty gunpowder, nie wiem, czy powinienem wyrzucać. Trochę tego mam niby. To się na przyszłość może przydać. Czekaj, to jest wszystko itemy? Tak mało? I oczu nie widzę. Gdzie są oczy? To wyrzucę. O, są oczy, dobrze. Tego nie, to tak. Tego nie, bo na książeczki. Tego nie.
czy co? Kiedyś Zaczek, a nie wiem, wiesz, bo na razie ligę sobie gramy. I Zaczka wcześniej było sporo. Za jakiś czas, nie? Dobra. Dwa oczy, dwa oka. Gówno, pieprzone gówno lód. Ale za to... No, sporo expa wpadło, więc no, jestem zadowolony. 40 level, 4 książki. Jeszcze jedna książka, spoko. Czyli 5 mamy książek. Dobra, to jestem zadowolony. Podlecę jeszcze tutaj, mówiliście, bo coś tu może być. Dla widza to zrobię. Jedzonko, już jem. Podlecę dla widza tutaj. To jest serpent? Czy co to jest? O, to jest gówno pieprzone, a nie serpent. Pyk. Czekajcie. To jest ten? Liberian! Ej! Kradniemy go na potem? Ja bym go zapieprzył. Już tak powoli coś będzie można, pyk. Porolować będzie mu można też. Chociaż jednego będzie można. Progres. No, jakiś progresik fajny. Także mi się wydaje, że ja bym go ukradł, wiecie. Zrób mu cele najpierw. Tego na razie chyba w mieszkaniu będę trzymał. Tam mi Black Blue wysyłał. I teraz tak, poczekajcie, pomyślisz sobie, dobre, nie, bo ja tego na miecz nie mogę założyć. Black Blue mi wysyłał koncept, jak zrobić, wiesz co, fajne więzienie, a raczej hostel dla tych syfiarzy. Kurde w dupę. W sumie tam mogę na razie go nie kraść, tylko w przyszłości go ukradnę. A bo on wyjść nie może, bo ma tak. On wyjść nie umie, ta? Git, to niech on tu siedzi. Mamy go w tej wiosce, można sobie zapisać kory. No, właśnie, chciałem coś przetestować. Czy da się Fire Aspect tak połączyć? Bo jeżeli tak... Chyba się nie dało, nie? Nie, to muszę na broń założyć. Ty, da się! Robisz Fire Aspect 3. Fire Aspect 3. Nie, bo jak się to połączy, to pewnie nie będzie Fire Aspect 4 na kowadle. To odkładam. Przy wejściu masz ukrytą skrzynkę? Gdzieś tu? Gdzie? Gdzie przy wejściu? Patrz itemy, może będzie mending. No właśnie, patrz. A był Advanced Header Falling? Tak, no to takie useless, no. Lepszy advance. Chociaż akurat to mogę wziąć. Looting 2. Mam też looting 2 w domu, więc mogę zrobić looting 3. Kartograf. A już miałem nadzieję, że dwóch libertarianów. Ale sraka, taki potencjał był na, że coś tu będzie i tak. Nie kradnie. Ej, a tu za tym nie było? Tu coś za obrazem chyba było. Kojarzę. Czy mi się porypało już? Nie.
Nie ma już nic? Co nad ladą? Co to dało? Coś gdzieś się otworzyło. Nigdzie? Takie po nic, gówno. Wszystko już masz, okej. Dobra, Liberion nie chce tu siedzieć tak to. Chociaż tego jednego niby mogę trzymać w tym. Ja tego jednego mógłbym niby trzymać w domu. I już go mieć. Nie jest to dobry pomysł? Zrobić mu, zamurować go na chacie. Ja mu nie muszę dawać tego jak to się nazywa, tego tiketa w dupę, żeby on nie znikał, nie? On zawsze będzie. Trade'ów mu się da zmienić? No da się przecież. Zombim. Penetration 3. No wezmę sobie go, zamurujemy go, nie? Ty, a on dostaje level... Aha, to i to musi dostać. Jaka sraka w tył. A czekaj, jak mu dam tak, to on wbije level od razu? Gdzie jest napisane, ile ma levela? Nie wbił. No ukradłem co trzeba już z tego domu, nie ma sensu nic więcej tu kraść. Tu papieru mu nawet... Ej, papier leciał jak się to biło, czy tylko książki? Ja mu papieru nawet nie mam jak dać, w domu mam papier. Dobra, kradniemy go. I zamurujemy sobie go w domu, na razie. Jak jeszcze nie mamy tej farmy, bo mamy jednego, no to sobie możemy go zamurować. Już na przyszłość. Raz najnowszą ofertę, że miał level upa? Okej. Mamy go. Do domu! A do mnie daleko w sumie. No i git, pierwszy! Dobra, pierwszy i teraz trzeba go zamurować jakoś fajnie, żeby jak mi się znowu zombie włamił jak kiedyś, to żeby go nie dotknęły. Na peta mogę armor dać, ale chyba nie na każdego. Nie wiem czy na tego mogę. 3 książki ma max chyba, a nie miał 4? Napisz ktoś dla pewności, żebyśmy wiedzieli. W sensie enchantowe książki, o to chodzi. Na roka się da, okej. Polecam zapisać po lewej przepis na paleo salad. Zwiększa każdy healing razy 2. Winę możesz wzmocnić. Ale czy to działa na wampirów i tak dalej, czy tylko na leczenie się, tak jak z tego? Widzisz? Bo ja już miałem, sam sobie portor zwiększa, Widzisz? Ja nawet tego nie muszę robić. Mogę por jeść. A ten por leci z tych takich brontozaurów, co to jest? Taco jest burrito. Ale ja chcę tak, na pewno chcę kofi, to może jeszcze na dżungli byśmy teraz polecieli i zaczęli hodowlę kofi tam gdzieś przy winie, bo to kofi, szybko kofi, winkiem poprawić, to tak UP się wydaje. Attack speed zwiększony o 10%. Ty, pytanie o ile da się bardziej jeszcze? Bo jak masz to 10% attack speed,
Speed 20 i plus 3 AD. To działa jakby osobno? Czy to jakby działa, daje ten sam rodzaj buffa do AD, co potka na AD? Bo jak tak, to daje mi tylko atak speeda tak naprawdę. Możesz sprawdzić, czy da się kofi, ale w sumie nawet to się będzie i tak opłacać, bo w tym mamy speeda, to nie będzie trzeba z cukru robić i mamy atak speed dodatkowy i to się w ogóle opłaca, jeżeli to jest to samo. Bo nie będzie trzeba trzech potów różnych robić, tylko jedno. Jest speed i haste. Kurde, w dupę, atakują mnie bydlaki pieprzone. Mending, masz rację, masz rację. Dobra, jak ja mam go tam wprowadzić? Jak go mogę... Cześć, bo mnie coś chyba atakuje. Nie ma nic. I na balkon go wpieprzymy i go damy na którymś piętrze sobie będzie mieszkał. Na tym co grzyby? Czy jedno wyżej? Dziura w dupę. Na tym co grzyby go damy, co? On chyba da radę, tak mi się wydaje. Mam go? Wydaje dźwięki, więc chyba go mam. Mamy go, dobra! Git, ja pierdzielę. Dobra, i to zrobię z nim te kilka trade'ów. Zobaczymy, akurat się trafi Supreme Sharpness. Jakby tak było, ja pierdzielę, bym oszalał. Supreme Sharpness, albo Mending by dał. Mending też fajny był. Ja pierdzielę, no piękne by to było. Czekajcie, wezmę sobie. Odłożysz na szybko rzeczy. Co ja chcę wyżej od... i te korony mam do endu, jak będziemy szli na enducha. Spoko, 3 korony. Także ja jestem też zadowolony z nich. To się zakłada gdzie w ogóle? Na łeb? Czy można na przykład na rękę? Gdzie jest napisane, gdzie to się zakłada? A head, dobra, ja ślepy. Klasycznie. 2 mamy... 2 enderperły, no tragedia w dupę. Książki na górę wezmę, papier tu odłożę. Czekajcie, zrobię tak, żeby było szybciej. Pyk. Co sąsiada w ścianie będę miał, co? To wezmę ze sobą. To są bloki, że... To jest wełna. Ja już łakomy. Co Black Bloom wiesz? Mending, spotki masz na myśli. A patrzyłeś to Kofi? Jak to wygląda sytuacja z tym? Podbijasz Kofi do trzeciego levela, tylko pytanie, czy jakby Kofi działa tak, że podcast siłę i Kofi dają ten sam buff, tak? A on może drzwiami chodzić, ja muszę go szybko zabudować. Bloków w ogóle nie mam. Kobel i pół płytki. Co ci daje siłę 1, haste 1, speed 1? Okay.
I jeszcze daje atak speeda. Atak speed i to jest co to za buff? Ja łódką go chyba muszę przestawić, co? Możemy go tutaj dać. Jak ja mam go tak na jedno miejsce wpieprzyć? Tak będzie ok? I tutaj pół płytka i będzie ok, tak? Że nie będzie wiedział co się dzieje. O, czekaj, on wyskoczy poza pół płytkę. Jak... A sufit mu dam, to nie wyskoczy, dobra. Tylko teraz jakoś go tam załadować muszę. Czekaj, jak to zrobić? Ja tak się ogarniam, bo ja nigdy się tym nie zajmowałem w mycy. Siądziesz tu? Ja z nim mogę płynąć. Dobra, płyniemy. Spoko, Black Blue, spoko, git, git. Czekaj, jak ja mam to zrobić? Mogę go tam wepchnąć? Ty, bo tam wjechać nie chcę. Zdążę go tam wepchnąć szybko? Bydlaku pieprzony, nigdy stąd nie wyjdziesz. Dobra. Co on ma? Ty, nagle ma więcej rzeczy. Emerald. Mogę mu dać książki, to się upgrade'uje? Jak to wygląda? Tak, a ile trzeba czekać na upgrade? Wodzik z dzisiaj? Oczywiście, że będzie. Czyli wbiłem mu level, ty. O, jest nowe. Okej, daję mu to. I zaraz będzie miał nowe, tak? Co to jest? Takie gówno pieprzone. A mogę mu jakoś inaczej wbić level? Teraz? Jak dam książki, to mu da level? Czy z tego nowego, co dał, co pokazał, muszę mu coś dać? Czekaj, on ma jedną książkę. Dwie. Dwie książki ma dopiero. Z nowego. Dobra, zobaczę co on tam ma. Książka 11 emeraldów. To idę po emeraldy. Zobaczymy co jeszcze będzie bydlak chciał. Do odciny? No musi, mamy 3 albo 4 te. Tylko pytanie czy to jest tak, że on ma minimum na przykład 2 enchanty? Albo 1? Czy zawsze ma 3? Jak to wygląda? Czy jest minimum, maksimum? Czerwony krzyżykarz. Jaki czerwony krzyżyk? Zawsze max 3. Okej, okay, ale minimum ile? Czekaj, czekaj. Daję mu, daję mu. Daję mu to. Mam ten enchant. W sumie ten enchant... Plus tego enchantu jest taki, że jak go dam krokodylom, to one go fajnie sobie opieprzą. Dużo to im da... Sraki. Ty, ale mu nie leci. Czy on więcej musi się nażreć? Więcej musi się nażreć? A dam mu teraz... Tak. Lecą takie te, widzicie? To plus? Arrow recovery 1. Ja pierdziele, ty. O, jest X, to znaczy, że co? O. Czekaj, ma dwie książki dopiero. O nie, on ma trzy już. O ja pierdziele, to nic już nie będzie miał. O ja pierdziele, ale sraka. To my będziemy musieli w ten sposób dymać, potem jak już będziemy mieli ich więcej. To już mi się żygać chce, tak ci powiem. Już mi się żygać chce.
I żeby go zmienić teraz, to musi go, jak to wygląda, zombie go musi uderzyć. Już nie pamiętam, jak to mi mówiłeś, czy zabić go musi. Jak zatrujesz zombie, to masz 50% szans, że będzie... Jak? 50% że będzie Liberian? A to nie będzie na pewno on po zatruciu? Ja pierdzieś, to sensu nie ma. To nie ma to sensu. Rozmnażać ich? No ma sens farmo ich zrobić, farmy tam, co się te łóżka robi i tak dalej. I się wtedy mogą oni respić. To może być jakby odpowiednik tego. Odpowiednik łapania ich i zjadania przez zombie i tak dalej. Ja mam hard dinuch. Jak się villagerów rozmnaży? Nie wiem. Wiem, że jest jakaś farma. Mnie to się nie pyta już rzeczy z Minecraftem, chłopie. Ja nie wiem, co ja gram nawet. Ja troluję, a nie gram. Bierasz ich, zatruwasz zombie, potem zabijasz zombiaka i coś na wyczerpanie pod nogi, dajesz każdemu złote jabłko. Ważne, że mamy jednego. Ty, ale mógłbym tu wpuścić zombiego, co? Na testa, żeby go ugrył. Żeby w ogóle zobaczyć ten... Ja nigdy czegoś takiego nie robiłem w Minecraftcie. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Puścić tu zombiaka. No. A potka na wyczerpanie ciężko się robi? Ja ich będę trzymał w budynku obok chaty. Tylko tego tak zamknąłem, bo jest jeden tylko. Ja ich, kurde, tu nie będę trzymał. Dobra, czekaj. Mamy trochę leveli, to możemy poszukać tego lootingu. A, i przy okazji ja bym poszedł dać krokodylkom te gówno. Poza tym te gówno enchanty. Ciekawy jestem, jak to oddam. Bo te krokodylki, wydaje mi się, że tam jest potencjał. Jak będziemy mieli krokodylka, który szybko to wtrawi, to tam może być potencjał. Serio, wiadomo, że ciężko będzie, żeby on dwa razy taki sam enchant dał. Na przykład, jak da Supreme Sharpness 3, żeby dał znowu 3, żeby 4 było, to szygać się pewnie idzie. Destructive 3. Czekaj, to... A, w sumie. Wszystkie tu dam. Poczekaj, looting sobie tu schowam. Dam wszystkie te enchanty. Potion of Weakness. Takie do rzucania trzeba. I to jakby... To rzucasz, dajesz zombiemu jabłko i on się wtedy robi dobry? A ja mogę je robić. W sensie nie zombiemu, tylko zombiemu villagerowi, tak? Dobra, to będziemy sobie to robić. Który... Ten jeszcze nie urósł? Jakim cudem? Co to ma być? 5 minut. Dobra, to dajmy temu na szybko żarcie. I ile on ma? On powinien za chwilę wysrać 5 enchantów. Zapisz sobie, zapiszę, czekaj, zapiszę. Taki, na wszelki. Bo ja chyba jutro to zrobię, że sobie go weźmiemy. Czekaj, to był R? Niektórym się zapisywało tutaj klawiszem. Żeby tutaj mieć. A? O, dzięki. Ja bym jutro spróbował to zrobić. Jak będzie noc, puścimy zombiego. Bo jestem ciekawy tego procesu. Uleczania. O, lun, sroty. Zobacz, już 3. Dobra.
bardzo szybko to leci, a on ma 18. A jakby był taki, co ma 1? Całą skrzynkę enchantów mu dajesz i on ci całą skrzynkę enchantów sra po chwili. Zapisz sobie Reddit, bo nie wiem, czy będzie. Czy będę? Jak? Nie, no jak ty nie będziesz tego żyć bez ręki. A ty mi jeszcze screeny wysyłałeś tym, Black Blue. Jak to zbudować, nie? Ja pamiętam, zapisałem sobie jak coś. Byłem dubity, nie. Nie. Dzisiaj to tragedia. Znaczy no, tragedia do pewnego momentu była, bo teraz jest okej, bo odrobiliśmy większość EQ. Ty, dobry jest Critical Strike? Zostawić sobie to na miecz? Na przyszłość? Tak, dobra, to zostawiam. Jeden i to jest maksymalny chyba, bo kojarzy ten enchant. Useless? Tak mówisz? Jak useless? Fortuna 2. To daje tak samo. Pieprzyć. A jutro widzowie będziemy próbowali jakby oswoić zombiego villagera. Ciekawy jestem. I tak? Nie dzisiaj. Mortalitas 2. Kurde, te krokodylki wydaje mi się, że na dłuższą metę one mogą być lepsze niż villagery. Jak odkryłem dzięki wam tą mechanikę szybkiego srania. W sensie i tak villagery zrobimy, prawdopodobnie. Ale z krokodylków i tak będę korzystał. Education 2. Kurde, nie wiem czy nie zostawić tego na przyszłość, bo ja mam Education 2 też w jednej ze skrzynek. Ogrzej się. To zwiększa DMG? Co? Jak jest dzień? Bardziej, ale też w nocy zwiększa, tylko gorzej to działa. Ty, to jest ciekawe. Skocz do ogniska. Co ty gadasz mi? Advanced Sharpness 2 znowu dało. Ty, ja mogę zrobić Advanced Sharpness 4. Bo mam w domu Advanced Sharpness. A, to jest 5 tego. Nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy to jest ok. To jest tylko 2, więc tego nie będę brał. Pieprzyć. Lesser Flame, straszne gówno. Education sobie zostawmy. Dam mu jeszcze te 3. Ja tu tak siedzę, żeby ich jeszcze rozmnożyć, bo zaraz będę mógł. Zaraz synek dorośnie, będzie mógł mamuśkę wypieprzyć. No jak, a co jest, nie noc? Szare gówno z krokodyla? Chodzi ci o to? Te łuski? Czy co? A git. Ty, on jeszcze dużo leveli ma. No to dla tarcz. Kurde, ciężki ten rycerz, że ja pieprzę. Ten już mamuśkę atakuje. Chłopie, nawet ci jeszcze nie dałem żarcia. On ma gorsze staty niż mamuśka, ale... ich dziecko może mieć dobre staty. 18 ma. 15 ma! On ma o 3 lepsze od mamuśki. Stary.
Do ziemi idziesz. Odsuń się od swojego ojca. Synek ma 15, to jest popieprzone. Jaki upgrade. Gówno, gówno. Dwa gówna niestety. Czemu mnie nie atakują krokodyla? Jak się Nahita zabije neutralnego moba, to nie atakują. Mam jeszcze dwie książki Wysra, to poczekajmy. Ale Szymszyn, o co ci chodzi? Dobra, trochę zrobiliśmy dzisiaj, no mało, mało. Ale zawsze do przodu, widzowie. Advanced Sharpness 4 możemy dać na miecz. Jeszcze bym sobie zrobił, widzowie, Advanced Lure. Jeszcze bym zrobił potkę na naprawę, dał szybko tego posta. A to w sumie, żeby to zrobić w czasie czekania na krokodylki. Będzie się naprawiała zbroja, a my jeszcze możemy je chwilę pokarmić. Z dużym armorem mopki dostają więcej DMG. Nie wiem, czy to jest ok. Pójdźmy po winko. Włóżmy nowe winko. Albo od razu zróbmy ten. Wizara, widzowie, koniec streama. Jutro 13, a dalej dymy. Jutro to myślę, że Enducha jest szansa. Ale to... Patrząc na to, jak ja troluję w tej grze, to jest szansa w dupę. I też na stracenie wszystkiego drugi raz. Jakie opęczanty z firmu Black Blue? A z nich nie lecą wszystkie? Z nich jest, z tego co mi się wydaje i rozumiem, z nich może każdy na 30 level enchant wypaść. Czyli te takie levela trzeciego z enchant table. No i też inne, z które nie lecą. Enducha na 8? Czemu? Na 8? Jaki finał boss? Jest kilka bossów chyba finałowych takich. Nie ma chyba jednego konkretnego. Mending potka. Naprawię szybko armor, widzowie, i Lota jest walona. To się robiło. Dobra, już wiem, już wiem. Tym wezmę redstone'a i te grzybki. Tak się to pisze. Jakieś poślizgi w tym tygodniu jeszcze planowane? Nie wiem, czy w czwartek będzie stream, prawdopodobnie nie. I poza tym chyba nieplanowane poślizgi jednodniowe w tym tygodniu już. Ale różnie może być, bo jest co, poniedziałek dzisiaj? Jaki jest dzień tygodnia? Spoko, szym, spoko. Fajne to RLC, widzowie, tylko... Kurde, ciężkie w dupę, ja nie ogarniam. Jak mnie dzisiaj zabijały totalne pety. Totalne petuchy mnie dzisiaj dymały jak śmiecia. 9, nie 8 enduch? Ale jak? Czwartek to jest który? Nie no, czwartek to jest 9 chyba. No nie ogarniam, nie ogarniam. Czekaj. Weźmy to. Mogę już to wypić. Dwa sobie schowam.
To był chyba poziom drugi tego, nie? Trzeciego chyba nie było. A nie, był trzeci, był. Pamiętam teraz, chyba. Pamiętam albo nie pamiętam, no nie wiem. Teraz się dowiem. Mam powód... Dziadek, mam powodzenie do shortsów, bo jeden short ma prawie 300 wyświetleń. Jak? Na shortsach to mało, bo na shortsach te wyświetlenia to się kręcą jak popieprzone. Na TikToku na przykład. Chłopie. Tak, było 3. Dobra, pamiętałem w miarę. Dobra, to jak już się to robi, to przed końcem możemy jeszcze winko uklepać. A. Nie uklepiemy do końca. Możemy zebrać wino. Z pola. Trochę wina wyszło. Powoli te zapasy winka się powiększają. A, łuk miałem w drugą rękę wziąć, tak? Tak mi pisaliście, to wtedy się wszystko naprawia. A. O, teraz. Aha. Ten kołczan rozpieprzony. Wypieprzaj mi. Kurde. Co tu się w dupę dzieje? Stay be ten kołczan. Tak, tak. O, i teraz. Tureckie boty szymszym? Jak? Jakie tureckie boty? O czym ty gadasz? 97. Gówno. Chociaż 97 to już w sumie nie potrzebuje jeden tego, ale dalej lecimy. Tu max wypadło, zarąbiście. Ale Szymszyn, co ty pieprzysz, mądrusiu, bo ci zaraz zapieprzę. O co ci chodzi? Zbieraj to! A bo ja nie mogę... Ja to muszę bez shifta, nie, dobra. Teraz nie ma sensu. Nie no, Szymszyn. Jak zarobię na shortsach, to się dołożyć te 5 zł. Dzięki CSGO. Dzięki. Miło mi, że dzięki, że twoją motywacją do zarobienia siatki jest wysłanie Migo. To mi się podoba bardzo. Dobra, czekajcie. Winko sobie jeszcze chlustne. Wracamy na górę. I co? Lota na dzisiaj, widzowie, tyle. Jutro 13. Rankeciki z gówna ulepione. RLC, gry małżeńskie, rytuał, to jest rytuał, na najbliższe streamy. Nie odjedzie? Dzięki. Czy możesz ze mną jutro w ligę? Nie no, na razie rankedy. Plusi winko z modem? Jasne, że tak. Tu z Lindlow jutro nie wiem. No IG pewnie do mnie napisała, mogę zerknąć nawet. Czy napisała? No napisała. A, ona napisała jak tu było, Let's Play League.
Tak, sama z siebie. Miło. Czyli grane będzie. Nie przypominałem jej tym razem. Książki do krokodylków jeszcze? Wkręciłeś się, widzu, co? Te krokodylki, co srają. No dobra, jeszcze dla widza raz pójdę. Przed końcem live'a. Czy jutro Liga Szymszyn? Szymszyn, czy ty byłeś dzisiaj na live? Cześć, zróbmy tak. H miało być? Nie no, 13 do 22, ale może się wcześniej nawet odpalał będę. Na razie zostawię tą 13. Na testa jeszcze. Jeszcze mi się nie odwidziało streamowanie od tej godziny. Zobaczymy, ile wytrzymam. Zobaczymy, jak jutro też ligę odda od tej godziny. Dzisiaj to lekko psychę mi zrujnowała ta gra. Dobra, słuchaj. Muszę sobie to wszystko odłożyć. W 17 było git, no ale teraz jakby zamieniłem noc na dzień. Wydaje mi się spoko, na razie git. Teraz jestem porannym streamerem. Mega sus. Na ile tak będzie, to kto wie. Dobra, co on tam wysrał? Zasrane gówno jak na razie. Rozwiniemy sobie, widzowie, czekaj, rozwiniemy sobie te krokodylki, do tej jedynki zejdziemy, ale dalej będziemy rozmnażyć, żeby złoty wypadł. Jak złoty wypadnie, o, nawet fajne to wypadło. Dym buma live o 6 rano, ja pierdzielę, że o 6 rano to ja już bym nie dał rady. Dla mnie 13 to jest jak 6 dla niego. Zaczynasz od 13, bo w nocy sąsiad kopie dziurę w piwnicy. Jak w The Escape. Co nie? Przecież zawsze streamuję. Znaczy, powiem tak, ja naturalne moje godziny to jest wieczorne i nocne. Teraz tak walczę z naturą, można powiedzieć, rozumiesz? No wiadomo, inżynier biznesu, że dymbu to kozak. Gigaczadzik. Dwa naraz wystrał? Ale gówno daje straszne, co? Straszną sraką sra. Połącz. Przewodne, no to szybciej będzie pobiec tego. Ja nie wiem w ogóle, czy jeszcze te książki będę tak nosił, bo lepiej to będzie kupić od Villagera książki te wysokiego levela i dać. Bo te dają bardzo mało. To się aż nie opłaca nosić tego. Cały backpack tych. W sensie ta skrzynka książek daje jedną książkę lepszą. Czy ja żyję na energetykach Yerbie? Na samej Yerbie. Energoli nie piję. Znaczy bardzo rzadko się napiję energetyka, ale raczej nie piję energetyków już od... Nie wiem, od bardzo dawno. Nie, inżynier. Na razie solo, ale zobaczymy. Feather Falling 4, fajne. Mam też czwórkę, mógłbym na buty se wpieprzyć. Co się stało, Fając? Zdziwiony jesteś, że energoli nie pije? Nie, ja energole... No czasem się napije energola, czasem najdzie taka chętka, nie? Ale rzadko, rzadko. Yerba mi wystarcza, nie mam
takiej potrzeby, żeby po Energola sięgać. Który on ma tego? Aha, to działa też tak, że on nie wszystko. Zobaczcie, teraz tylko dwa wysrał. Czyli jakby on nie trawi, nie daje jeden do jednego, tylko trochę gorzej. Czyli jakbyśmy mieli dużo ksiąg... Tak, to będzie... Opłaca się od Villagera kupić, bo on ma wysokiego levelu te... Gówno, enchanty, nie achievementy. I dawać krokodylkom. To ma jakiś sens. Ty, zaraz mi się skończy wino. Dobra, luj z tym. Też przydałoby się to jeszcze przedłużyć. Pójdę to jeszcze przedłużyć i zostawię. Ja gigafan pipelinę? Ja lubię pipelinę, tylko jakoś się ciągnie mnie już do Energoli aż tak. To jak z chaty wyjdę raz na, wiesz, raz na miesiąc, to się napije energetyka. Ale jak w chacie siedzę, to jerba. Atakowano. 300 mg kofeiny dla smaku? No chłopie, ja lubię smak Energola. Co ja ci mam powiedzieć? Twój stary lubi smak wódki. Wódę napieprza dzień w dzień. A ja lubię smak klasycznego energetyka. Tego zwykłego takiego. Ale pipelinę też. Ja tyle lat piłem te energole, że wiesz, no po jakimś czasie się może przejeść na tyle, że nie musisz tego już pić tak często, tylko raz na miesiąc wystarczy. Rozumiem, inżynier. Rozumiem, czym się na SG? Nie wiem, czy SG. Dobra, zostawiam tak. Niech będzie tutaj z koniec, to zaczniemy na następnym live od zbierania winogronka. Przynajmniej jakieś ilości. I trochę pougniatamy, żeby już leciało. Bo ja chcę na wyprawy chodzić z winem. Bez wina to jest lipa. Bez winka to nie... Czy jutro liga z Lenidlą? Nie wiem w ogóle, w jakim ona kraju teraz mieszka. Coś mi się wyświetlało jej ona na Instagramie, że ona się chyba przeprowadziła gdzieś. Icha też na czacie pisała. Więc nie wiem, czy ona w ogóle w Europie mieszka. To może być takie godziny, że na przykład u niej teraz jest 14. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę